Hej, patrzcie na to! Jeśli nie macie nic przeciwko rezydowaniu w małym mieszkaniu, teoretycznie możecie zamieszkać w wieży Eiffla. Gustave Eiffel zaprojektował swoje dzieło tak, aby na szczycie konstrukcji znajdowało się prywatne mieszkanie dla niego samego. Zostawił po sobie to miejsce zadbane i uporządkowane ze wszystkimi niezbędnymi meblami. Obecnie w mieszkaniu Eiffela znajdują się dwa manekiny. Jeden reprezentuje samego architekta, a drugi jego równie słynnego przyjaciela, Thomasa Edisona. Do tego niezwykłego mieszkania mogą zajrzeć turyści, którzy zakupią bilet na szczyt wieży. Jeśli kiedykolwiek będziecie przechodzić przez Trafalgar Square, z pewnością przegapicie najmniejszy londyński posterunek policji, gdyż jest on ukryty pod lampą. Został tam umieszczony w 1926 roku, ponieważ chciano umożliwić policjantom bycie blisko publicznych wieców, a w tej okolicy zdarzały się one dość często. Niektórzy mówią nawet, że ciągnęła się stamtąd bezpośrednia linia telefoniczna do Scotland Yardu. Obecnie dawny posterunek służy jako stacja sprzątająca, więc nie ma tam zbyt wielu rzeczy do oglądania, oprócz kilku mopów. Grand Central Station, jeden z najbardziej ruchliwych dworców w Nowym Jorku, ma świetną, ukrytą atrakcję dla podróżnych. W sekretnej części o nazwie Annex dostępne są korty tenisowe. Dawniej znajdowało się tam wiele różnych innych obiektów, od studia nagraniowego po galerię sztuki. Obecnie tę przestrzeń zajmuje klub tenisowy Vanderbilt, który jest dostępny dla zwiedzających. Podobnie jak pan Eiffel, producent Samuel Lionel Roxy Rotafel zaprojektował dla siebie ukryty apartament w Radio City Music Hall w Nowym Jorku. Poprosił również, aby to mieszkanie, obecnie nazywane Roxy Suite, zostało urządzone w stylu Art Deco. Są tam więc wysokie na 6 metrów stóp sufity zdobione złotymi liśćmi i ściany z pluszowymi zasłonami od podłogi do sufitu. Obecnie ten niesamowity apartament mogą odwiedzać tylko artyści Radio City i goście VIP. Być może uda wam się go kiedyś wynająć, ale podobno ceny są niesłychanie wysokie. Najbardziej znany symbol Rzymu, Koloseum, skrywa w swoich podziemiach tajemne tunele. W dawnych czasach starożytni Rzymianie używali tych przejść do trzymania dzikich zwierząt, takich jak lwy, tygrysy, słonie i niedźwiedzie, ponieważ były one wykorzystywane do walk gladiatorów i innych rodzajów rozrywki. W 2010 roku tunele zostały otwarte dla zwiedzających wraz z systemem hydraulicznym Koloseum. Było to spore osiągnięcie technologiczne jak na ówczesne czasy. Mieściły się tam fontanny z wodą pitną, a nawet toalety. Niektórzy ludzie krytykują jednak otwarcie tych podziemnych przejść. Uważają, że może to źle wpłynąć na konstrukcję budynku, biorąc pod uwagę ogromny ruch zwiedzających. Mówi się, że Empire State Building ma 102 piętra, ale to nieprawda. W rzeczywistości posiada jeszcze jedno, sekretne 103 piętro. Droga do niego prowadzi przez ukrytą klatkę schodową, znajdującą się na 102 piętrze. Jest ona jednak dostępna głównie dla inżynierów budynku i czasami dla celebrytów. A to jeszcze nie wszystko. 103 piętro prowadzi następnie do słynnej kopuły Empire State Building. Jeden z najbardziej znanych amerykańskich zabytków posiada tajemniczą, ukrytą komorę. Jeśli aktualne zapisy są prawdziwe, za głową Abrahama Lincolna na Mount Rushmore znajduje się tajne pomieszczenie. Miało ono służyć do przechowywania istotnych artefaktów i dokumentów historii Ameryki, takich jak Deklaracja Niepodległości i Konstytucja. Teraz wiemy, że te istotne akta są przechowywane w innym miejscu, a komnata na Mount Rushmore pozostaje niedostępna dla zwiedzających. Być może mieści się tam pokój gier i zabaw dla strażników parku. Albo i nie. Piramida Cheopsa, zbudowana 2560 lat przed naszą erą, jest ostatnim z 7 cudów starożytnego świata. Była miejscem spoczynku dla faraona Cheopsa z 4 dynastii Egiptu. Zawiera wielką galerię, komnatę króla i komnatę królowej. Ale to nie wszystko, ponieważ niedawno odkryto tam również tajne pomieszczenie. Ta ogromna przestrzeń, nazywana Wielką Pustką, tak jak moja głowa, ma prawie 30 metrów długości. Jej główne przeznaczenie nadal jest przedmiotem dyskusji, ale niektórzy archeolodzy uważają, że była ona używana jako wewnętrzna rampa, która ułatwiała budowę tej masywnej struktury. Zamek Kopciuszka jest główną atrakcją Disney World w Orlando na Florydzie w parku Magic Kingdom.
Posiada on ukryty pokój, nazwany apartamentem Kopciuszka. Apartament ten był pierwotnie przeznaczony do goszczenia samego Walta Disneya i jego rodziny. Producent zmarł jednak w 1966 roku i nigdy nie miał szansy ujrzeć swojego gotowego mieszkania. Ostatecznie apartament został ukończony w 2006 roku i od tego czasu jest otwarty tylko w ograniczonym zakresie, wyłącznie dla gości zaproszonych przez firmę Disneya. Nowojorski Grand Central nie jest jedyną stacją z ukrytymi perełkami. We Włoszech także można znaleźć niezwykły dworzec Milano Centrale, drugi co do wielkości dworzec kolejowy w kraju. Ponad 320 tysięcy pasażerów przechodzi obok jego murów każdego dnia, ale większość z nich nigdy nie zauważa zamkniętych drzwi na bocznej ścianie stacji prowadzących do pawilonu królewskiego, eleganckiego obszaru zaprojektowanego jako poczekalnia dla rodziny królewskiej. W pawilonie znajdują się dwie wielkie sale podzielone na dwa piętra z luksusowymi meblami, marmurami i zdobieniami w postaci rzeźb. Nawet Statua Wolności ma swój własny ukryty pokój. Spróbujcie zgadnąć, gdzie się znajduje. Otóż umieszczono go w pochodni. Niestety nie jest on dostępny dla zwiedzających, ponieważ został całkowicie zamknięty w 1916 roku. W 2011 umieszczono jednak w nim kamerę, aby umożliwić ludziom oglądanie na żywo panoramicznego widoku. Posąg Leonarda da Vinci, znajdujący się na rzymskim lotnisku Fiumicino Leonardo da Vinci, został po raz pierwszy odsłonięty w 1960 roku. Niedawno przeszedł renowację. Podczas tego procesu jeden z robotników dokonał tajemniczego odkrycia. Znalazł niewielką dziurę w środku posągu na wysokości około 9 metrów. Po ostrożnym otwarciu tej skrytki znaleziono w niej dwa pergaminy. Pierwszy dokument, napisany w klasycznej łacinie, opowiadał historię obszaru, na którym obecnie znajduje się lotnisko. Drugi natomiast zawierał listę osób, które uczestniczyły w uroczystości odsłonięcia posągu. Sąd Najwyższy w Waszyngtonie posiada tajny obiekt sportowy, w którym urzędnicy, policjanci po służbie i inni pracownicy sądowi mogą grać w koszykówkę. Boisko znajdujące się na najwyższym piętrze budynku nosi oczywiście nazwę Najwyższe Boisko na Ziemi. Wybaczcie, teraz będę dryblował. Disneyland's Club 33 mieści się w kalifornijskim parku rozrywki w Anaheim, w sekcji New Orleans Square. Ten ekskluzywny klub ma zaledwie 500 członków, a został zainaugurowany w 1967 roku. Jego celem było zabawianie celebrytów, polityków i sponsorów. Dekoracje zostały wykonane dzięki uprzejmości samego Walta Disneya i jego żony. Usługi w tym miejscu mają wysoką cenę. Członkowie muszą zapłacić 25 tysięcy dolarów za zapisanie się do klubu, a później uiszczają roczną opłatę w wysokości od 12 do 25 tysięcy dolarów. Wejście do klubu można było łatwo przeoczyć, ponieważ zostało ukryte za drzwiami z pojedynczą złotą płytą, na której wygrawerowana została liczba 33. W 2014 roku klub poddano przebudowie, a jego wejście przeniesiono do jeszcze bardziej tajnej lokalizacji. Stare wejście wciąż można jednak oglądać w jego pierwotnym miejscu. W bibliotekach publicznych w Nowym Jorku również są ukryte mieszkania. Pracownicy i ich rodziny teoretycznie mogliby się do nich wprowadzić. Znajdują się nad wieloma bibliotekami publicznymi, ale większość z nich to dziś albo magazyny, albo puste pokoje. Niektóre z nich są jednak dostępne dla obywateli, jak na przykład mieszkanie w oddziale Washington Heights, które uwzględniono w projekcie renowacyjnym o budżecie wynoszącym ponad 4 miliony dolarów. Zostało ono przekształcone ze starej, zakurzonej przestrzeni o powierzchni 348 m2 w strefę przeznaczoną dla nastolatków i centrum technologiczne. Znajdują się tam również pomieszczenia, w których są organizowane programy edukacyjne dla dorosłych. Super! Co kryje się w puszkach Coca-Coli i zwykłych domowych bateriach? Dlaczego magnesy wpływają na płatki śniadaniowe? Czy przyciski na przejściach dla pieszych faktycznie działają, czy są tylko bezużytecznymi dekoracjami? Co tak naprawdę oznacza ten symbol USB? Nie jestem pewien, czy znam odpowiedzi na te pytania, ale chętnie poznam prawdę razem z Tobą. Zaczynamy! Puszki Coca-Coli skrywają sekret, o którym niewiele osób wie. Oto puszka Coca-Coli. Zanurzmy ją w silnie żrącym roztworze alkalicznym. Aluminium rozpuszcza się w procesie znanym jako hydroliza, a wewnątrz puszki widzimy plastikową wkładkę.
Jest ona wykonana z polimeru lub żywicy epoksydowej i służy jako pewnego rodzaju bariera chroniąca między aluminiowymi ściankami puszki a kwasowym napojem. Zwykłe baterie w rzeczywistości nie zawierają płynu, a jeśli przypadkowo je rozetniesz, żaden toksyczny płyn się nie wyleje. Większość z nich to baterie z suchymi ogniwami, które składają się z ogniw elektrochemicznych. Zamieniają one energię chemiczną w elektryczną. Większe baterie często zawierają również wiele mniejszych ogniw. Nawet akumulatory pojazdów Tesla składają się z wielu małych ogniw. Po połączeniu z łatwością są w stanie wytworzyć niezbędne napięcie. Większość szczoteczek do zębów ma różnokolorowe włosie, ale nie dlatego, aby ładnie wyglądały. To włosie, często niebieskie, ma funkcjonalny cel. To wskaźniki i ich kolory blakną w miarę używania szczoteczki. American Dental Association zaleca wymianę szczoteczki do zębów co najmniej 4 razy w roku. Blednące włosie pomaga zorientować się, kiedy nadszedł czas, aby to zrobić. Prawdopodobnie zgodzisz się, że nie ma lepszej przekąski niż paczka chipsów. Niektóre są płaskie, inne mają wypukłości. Czy to tylko estetyka? Raczej nie. Głównym celem tych linii na niektórych rodzajach chipsów jest pomoc w rozprowadzaniu przypraw. Innymi słowy, wszystkie te substancje, które sprawiają, że chipsy smakują jak ser, są przechowywane głównie wewnątrz linii. Dodatkowo, linie te sprawiają, że chipsy są bardziej chrupiące. To może być dla Ciebie niespodzianka, ale niektóre płatki śniadaniowe są magnetyczne. Dzieje się tak dlatego, że są one często wzbogacane żelazem w postaci drobnego proszku. Ze względu na dodatek żelaza płatki śniadaniowe są przyciągane przez magnesy. Wszystko to może brzmieć nieco niepokojąco. W rzeczywistości jednak zawartość żelaza w płatkach jest minimalna i nie stanowi żadnego zagrożenia dla zdrowia. Ten przezroczysty płyn w długopisach żelowych zawiera cząsteczki pigmentu rozpuszczone w roztworze polimeru. Głównym zadaniem płynu jest stworzenie bariery zapobiegającej parowaniu lub wyciekaniu żelu. Bez tego przezroczystego płynu długopis żelowy by nie działał. Płyn zawsze pozostaje w jednej pozycji i nie rozpuszcza się wraz z żelem. Nie przemieszcza się też do tyłu, ani nie wypływa z długopisu. Wiele przycisków na przejściach dla pieszych, zwłaszcza w Nowym Jorku, to przyciski placebo. Po ich naciśnięciu nie robią dosłownie nic. Na samym początku działały, po ich zamontowaniu w 1964 roku, ale dziś większość z nich nie ma wpływu na sygnalizację świetlną, która jest programowana w oparciu o rzeczywiste potrzeby ruchu drogowego. Dlaczego więc takie przyciski w ogóle istnieją? To prosta sztuczka psychologiczna, zapewniająca iluzję kontroli. Być może zauważyłeś, że fotele w kinie są prawie zawsze czerwone. Wybór ten nie jest przypadkowy, ma strategiczne znaczenie, które jest zakorzenione w nauce o kolorach. Chodzi o to, że czerwone światło ma dłuższą falę. Oznacza to, że jest to pierwszy kolor, który znika przy słabym oświetleniu. Pozwala to widzom lepiej skoncentrować się na ekranie po rozpoczęciu filmu. Taki wybór poprawia wrażenia z oglądania, minimalizując rozpraszanie uwagi. Progi zwalniające mają kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa pieszych. Jednocześnie jednak mogą one poważnie zwiększyć emisję spalin samochodowych ze względu na ciągłe przyspieszanie i zwalnianie, które powodują. Aby rozwiązać ten problem, niektóre miasta, takie jak na przykład Londyn, testują fałszywe progi zwalniające. Są to złudzenia optyczne namalowane na drodze. Z perspektywy kierowcy wyglądają na podniesienie, ale w rzeczywistości jest to płaski teren. Władze mają nadzieję, że takie podejście spowolni kierowców bez negatywnego wpływu na środowisko.
Butelki z napojami gazowanymi są zawsze napełniane w taki sposób, aby między płynem a nakrętką było trochę miejsca. Dzieje się tak, ponieważ napój zawiera dwutlenek węgla. Jest to gaz, który może rozszerzać się po podgrzaniu butelki. Jeśli w butelce nie ma przerwy, może ona pęknąć z powodu rosnącego w niej ciśnienia. Ponadto po otwarciu napoju gazy wydostają się na zewnątrz w postaci bąbelków, powodując przelewanie się napoju. Ta przerwa pomaga również z tym problemem. Symbol USB wyglądający jak trójząb zawsze wywoływał wiele spekulacji na temat jego pochodzenia. Jednym z popularnych pomysłów jest to, że reprezentuje trójząb Neptuna i symbolizuje moc i zdolność adaptacji. Ale jest też nieco mniej ekscytująca teoria. Człowiek, który twierdził, że zaprojektował ten symbol w latach 80., wyjaśniał, że miał on reprezentować łączność. Duże koło symbolizuje komputer, podczas gdy dołączone kształty – koło, trójkąt i kwadrat – oznaczają różne wyjścia. Konstrukcja rakiety tenisowej ma specyficzną cechę znaną jako gardło. Jest to otwarta przestrzeń poniżej główki rakiety. Służy nie tylko do przechowywania piłek, ale także poprawia aerodynamikę rakiety, przepuszczając powietrze. Poważnie zmniejsza to opór powietrza podczas zamachów. Mówiąc o tenisie, korty tenisowe są zwykle budowane w orientacji północ-południe. Pomaga to zminimalizować wpływ pozycji słońca na grę, zapewniając, że nie będzie świecić żadnemu z graczy prosto w oczy. Przyjrzyj się uważnie sieci trakcyjnej tramwaju, a zobaczysz, że jej przewody jezdne zygzakują tam i z powrotem, zamiast iść w linii prostej. Dzieje się tak, ponieważ wszystkie tramwaje mają pantografy przymocowane do dachu. Górna część jest stopniowo zużywana przez sieć trakcyjną i ostatecznie wymaga wymiany. Aby zużywać się równomiernie, przewody nie są instalowane ściśle wzdłuż trasy tramwaju, ale w zygzakowaty sposób. Gdy tramwaj się porusza, pantograf ślizga się wzdłuż przewodu i zużywa się równomiernie. A te stożkowane kubki do chłodzenia wody? Ich kształt został celowo zaprojektowany tak, aby uniemożliwić użytkownikom ich odstawianie. Pozwala to pracownikom zminimalizować ryzyko rozlania wody na biurka wokół różnych urządzeń elektronicznych. Ponadto do produkcji kubków w kształcie stożka zużywa się mniej materiału, co sprawia, że proces ten jest bardziej ekologiczny i opłacalny. Takie rozwiązanie wspiera również zrównoważony rozwój. Większość walizek ma dwa zamki błyskawiczne i służy to kilku celom. Po pierwsze, jeśli jeden zamek błyskawiczny zawiedzie, drugi może pomóc zamknąć walizkę. Co więcej, posiadanie dwóch suwaków umożliwia łatwiejszy dostęp do małych części walizki bez konieczności jej całkowitego otwierania. Wreszcie, gdy masz dwa zamki błyskawiczne, możesz połączyć je za pomocą kłódki, aby zwiększyć bezpieczeństwo. Niektóre plastikowe pojemniki na mleko mają wgniecenia po bokach. Służą kilku celom. Kiedy mleko się psuje, zwykle powoduje to pęcznienie i wzrost ciśnienia wewnątrz pojemnika. To właśnie wtedy wgniecenie wyskakuje i nie pozwala na wysadzenie dzbanka. Ponadto, jeśli zdecydujesz się zamrozić mleko, rozszerzy się ono jak każda inna ciecz. I znowu wgłębienie wyskoczy i zapobiegnie pęknięciu pojemnika wewnątrz zamrażarki. Jeśli kiedykolwiek miałeś problem z ustaleniem, dlaczego w ogóle istnieją fałszywe kieszenie, posłuchaj. Głównym powodem jest to, że jeśli ubranie ma określony krój lub kształt, kieszenie mogą go zepsuć. Mogą zmienić kształt produktu zarówno w magazynie, jak i już na półce sklepowej. Rozwiązanie? Pozbycie się kieszeni w kluczowych obszarach. Ponadto fałszywe kieszenie są oczywiście tańsze, i nie rozciągają się. Termos nie został wynaleziony po to, by utrzymywać temperaturę kawy. Został stworzony przez szkockiego naukowca, który po prostu chciał mieć bezpieczne miejsce do przechowywania swoich chemikaliów w stabilnej temperaturze.
Wziął więc dwie butelki, umieścił mniejszą z nich wewnątrz większej i zassał powietrze między nimi. Zagrajmy w małą zgadywankę. Wymienię teraz zabytki, które z pewnością macie na swojej liście miejsc do zobaczenia. Machu Picchu, Koloseum, Petra, Taj Mahal. Czy udało mi się trafić przynajmniej jeden z nich? Muszę przyznać, że ściągnąłem tę nazwę z listy nowych 7 cudów świata. Została oficjalnie zamknięta w 2007 roku po ogólnoświatowym głosowaniu. Co się stało ze starą listą? Cóż, stworzono ją w II wieku przed naszą erą i na nowym wykazie powtarza się tylko jeden zabytek – piramidy w Gizie. Pakujcie walizki, jedziemy do Peru, ojczyzny wspaniałego Machu Picchu. W 1911 roku jego odkrywca myślał, że udało mu się odnaleźć zaginione miasto Inków. Kilkadziesiąt lat później okazało się, że to z pewnością nie jest to samo miejsce. Ponadto nadal mieszkały tam 3 rodziny rolników, więc nie można było nazwać go zaginionym i zapomnianym. Nic dziwnego, że mieszkańcy nie chcą się stamtąd wynieść. Kamienie tworzące budynki są tak precyzyjnie przycięte i osadzone, że nie można nawet między nie wsunąć karty kredytowej. Uratowało to miasto przed kilkoma poważnymi trzęsieniami ziemi, które są tu powszechne. Budynki po prostu tańczą podczas wstrząsów, a następnie wracają na swoje miejsce, a ze względu na sposób, w jaki są ustawione zabudowania, można zobaczyć wschodzące lub zachodzące słońce dokładnie nad głównymi szczytami w ważne dla Inków dni. Ponad połowa wszystkich konstrukcji w Machu Picchu znajduje się pod ziemią, więc nie można ich nawet obejrzeć. Najlepsze jest to, że na świecie wciąż są fascynujące rzeczy do odkrycia i zapisania się na kartach historii. Nasz następny przystanek znajduje się na półwyspie Yucatan w Meksyku. Miasto Chichen Itza zbudowano ponad 1500 lat temu. Główna świątynia ma dokładnie 365 stopni. Możecie sami policzyć, kiedy odwiedzicie to miejsce, jeśli mi nie ufacie. Majowie, którzy zbudowali tę piramidę, byli pasjonatami astronomii, więc nic dziwnego, że zrobili tyle stopni, ile jest dni w roku. Ponadto, jeśli zdarzy wam się być tutaj podczas równonocy wiosennej lub jesiennej, zauważycie z pewnością, że cienie rzucone przez zachodzące słońce wyglądają jak spełzający po schodach wąż. Pierzasty wąż to jedno z głównych bóstw w starożytnym Meksyku. Chichen Itza była niegdyś ruchliwym ośrodkiem miejskim. Miało swoje wzloty i upadki, a do czasu przybycia Hiszpanów zostało w większości opuszczone. Pierwsze zdjęcia z tego miejsca pochodzą z końca XIX wieku. Wygląda na to, że w 1892 roku tarasowa piramida była znacznie bardziej porośnięta roślinnością. Jedynym źródłem słodkiej wody w tym suchym klimacie są cenoty, czyli wypełnione wodą zapadliska. W okolicy są 4 takie cenoty, a piramida ze świątynią najprawdopodobniej stoi na kolejnej. Archeolodzy szukają tuneli, którymi można by się do niej dostać. Aby zobaczyć nasz kolejny cud, musicie być przygotowani na podzielenie się nim z około 15 tysiącami innych osób. Tylu turystów codziennie odwiedza posąg Chrystusa Odkupiciela. Statua znajduje się na górze Corcovado i waży około 635 ton. Ustawienie go w tym miejscu musiało być trudne, chociaż wznoszono go w częściach. Francuski rzeźbiarz stworzył z gliny kilka części przyszłej rzeźby. Głowa i ręce zostały wykonane w pełnym rozmiarze, a ciało było powiększane na miejscu. Części posągu zostały podzielone na fragmenty, a następnie zalane betonem i połączone. Robotnicy przygotowywali cement bezpośrednio na miejscu i przenosili wszystkie narzędzia małą kolejką linową, którą turyści wjeżdżali na wzgórze. Posąg jest najlepszym dowodem na to, że piorun uderza w to samo miejsce więcej niż raz. Pewnie dlatego, że znajduje się na szczycie góry, palce, głowa i brwi rzeźby zostały wielokrotnie uszkodzone przez burzę. Czas ruszać dalej. Tym razem jedziemy do Agry w Indiach. Tak, zwiedzimy Taj Mahal, piękną różową konstrukcję. Zaraz, czy ona nie była biała? Cóż, Taj Mahal zmienia swój kolor w zależności od pory dnia. Wygląda bladoróżowo lub perłowo-szaro na wschodzie słońca, krystalicznie biało w południe, a zachód słońca maluje go na pomarańczowo-brązowo. Wieczorem może nawet wydawać się niebieskawy lub półprzezroczysty. To tylko złudzenie optyczne, nie jedyne w tym magicznym miejscu. Kiedy idziecie w kierunku głównej bramy, budynek wygląda na gigantyczny, ale im bliżej, tym wydaje się mniejszy.
Minarety lub wieże po obu stronach mogą wydawać się idealnie proste, ale w rzeczywistości są pochylone na zewnątrz. Ma to na celu zachowanie równowagi estetycznej, a także zapobiega upadkowi wieży na główny budynek w przypadku trzęsienia ziemi. Jak na konstrukcję ukończoną w XVII wieku, Taj Mahal wygląda jak nowy. To dlatego, że regularnie korzysta ze spa. Konserwatorzy oklejają go błotnymi okładami, zrobionymi według starodawnego przepisu na utrzymanie blasku. Jestem głodny po tych wszystkich podróżach. Może pojedziemy do Włoch i zjemy trochę makaronu? Żartuję. Prawdziwym powodem byłoby oczywiście zobaczenie Koloseum. Jego oryginalna nazwa to Amfiteatr Flawiuszów, ponieważ został zbudowany w trakcie panowania cesarzy z tego rodu. Nowa nazwa pochodzi najprawdopodobniej od kolosalnego brązowego posągu cesarza Nerona, który kiedyś znajdował się obok budynku. Wzorem dla posągu był kolos rodejski. W ciągu prawie 2000 lat Koloseum przeżyło co najmniej 3 poważne pożary i 4 trzęsienia ziemi. Było wielokrotnie niszczone, naprawiane i odbudowywane. Imponująca konstrukcja mieściła niegdyś do 80 tysięcy widzów. To, co oglądali, niekoniecznie było tak okrutne, jak każe nam wierzyć Hollywood. Większość walk gladiatorów odbywało się według ścisłych zasad. Czasami publiczność nudziła się widowiskiem, a uczestnicy opuszczali arenę. Gdy Koloseum przestało służyć do tych przerażających pokazów, było używane jako cmentarz, miejsce kultu, mieszkania, warsztaty dla rzemieślników i kupców, dom zakonu i ufortyfikowany zamek. Obecnie jest otwarte dla publiczności. Można nawet zwiedzić labirynty podziemnych korytarzy. Czy jesteście gotowi na kolejny cud? To zaginione miasto Petra, a raczej ponownie odkryte miasto, które kiedyś było bardzo bogate i tętniące życiem, a następnie zostało porzucone i ponownie odnalezione w 1812 roku. Całe miasto zbudowane jest z piaskowca i mimo, że znajduje się na pustyni, zdarzają się tam dość ulewne deszcze. Mimo to przetrwało 2000 lat dzięki bardzo precyzyjnym pracom kamieniarskim. Nowoczesne skanowanie laserowe wykazało, że robotnicy wsunęli gigantyczne stopnie w górę, aby sprawdzić jakość skały i wyrzeźbić budynki bez narażania życia. Jak ludzie przetrwali na pustyni bez wody? Nabatejczycy, którzy tu mieszkali, opracowali cały skomplikowany system kanałów, tam i cystern, aby zapewnić sobie wystarczającą ilość życiodajnego płynu na cały rok. Gdybyście mieli ochotę na przygody w stylu Indiana Jonesa, jest jeszcze wiele do odkrycia w Petrze. Archeolodzy uważają, że do tej pory znamy tylko 15% miasta, a reszta jest nadal ukryta pod ziemią. Zakończmy naszą wycieczkę największym na świecie projektem stworzonym przez człowieka. Tak, mówię o Wielkim Murze Chińskim. Rozciąga się na ponad 20 tysięcy kilometrów od Zatoki Pohai na wschodzie, aż po pustynię Gobi na zachodzie. Ale nie ufajcie popularnemu mitowi, tak naprawdę nie zobaczycie muru z Księżyca. Jego budowa zajęła ponad 2000 lat. Zużyto mnóstwo materiałów budowlanych, głównie cegieł i ciętych kamiennych bloków. Czy kiedykolwiek wydrapywaliście swoje imię na drzewie lub co gorsza w jakimś znanym miejscu? Bez obaw, nikomu nie powiem. Ludzie, którzy zbudowali mur, zrobili to samo. Niektóre z cegieł, głównie z czasów dynastii Ming, mają wyryte na sobie informacje, takie jak miejsce produkcji, nazwisko rzemieślnika i urzędników, którzy wydawali decyzje. Była to forma kontroli jakości. Gdyby coś stało się z którąkolwiek z cegieł, łatwo byłoby dowiedzieć się, kogo za to winić. Hej, mam dla Was zaproszenie. Pakujcie walizki i ruszajmy do najczęściej odwiedzanego miasta na świecie – Paryża. Miasto miłości, miasto świateł, czy jakkolwiek chcecie je nazwać. Naszym celem jest odkrycie kilku tajemnic kryjących się w słynnym na całym świecie muzeum. Mianowicie Louvre. Jesteście gotowi? No to przewodnik w dłoń i bon voyage! Louvre za pierwszym razem robi ogromne wrażenie. Tradycyjna francuska architektura renesansowa miesza się z nieco bardziej nowoczesnymi elementami, takimi jak piramida Louvre. I tu zrobimy sobie pierwszy przystanek. Aby dostać się do wnętrza muzeum, można przejść właśnie przez tę szklaną piramidę znajdującą się na dziedzińcu Louvre. Jeśli zastanawiacie się, o co chodzi z tą piramidą, to spokojnie, nie będę was dłużej trzymał w niepewności. Piramida Louvre nie znajdowała się tutaj od samego początku. Historia głównego budynku muzeum, czyli Pałacu Louvre,
sięga 1190 roku. Najpierw był warownią, a później zamkiem, pełnym fos, lochów i smoków. No nie, ich nie, bo przecież nie istnieją. Szkoda. W każdym razie budowę zamku zaordynował król Filip II. W podziemiach dzisiejszego muzeum można obejrzeć część średniowiecznego Louvre. Z historycznego punktu widzenia Louvre stał się muzeum całkiem niedawno. W 1793 roku, po rewolucji francuskiej, naród zdecydował, że budynek zostanie wykorzystany do prezentacji cennej francuskiej kolekcji sztuki. Pomysł szklanej piramidy pojawił się dopiero w latach 80. XX wieku. Wtedy to prezydent François Mitterrand zarządził wielką renowację Louvru. Projekt nosił nazwę Grand Louvre i obejmował budowę nowego przejścia dla zwiedzających. W owym czasie muzeum przyjmowało już miliony turystów rocznie, a wejście często było zatłoczone. I tu pojawia się postać zagranicznego architekta Io Ming-Pea. Mitterrand zatrudnił go do zbudowania wejścia, które połączyłoby trzy pawilony muzeum. Gdybyście zapytali mnie o zdanie, powiedziałbym, że spisał się na medal. Wykorzystano 200 ton szkła i żelaza. Co więcej, szkło znane jako Diamond Glass zostało specjalnie zaprojektowane tak, aby było całkowicie przezroczyste, bez żadnego zielonego lub niebieskiego odcienia. Ming-Pei chciał, aby odwiedzający mieli wyraźny widok na główne budynki bez żadnych zakłóceń. Uzyskanie odpowiedniego odcienia zajęło 2 lata. Minęło jednak trochę czasu, zanim architekt z wizją zdecydował się zbudować piramidę. Eksperymentował z projektem sześcianu, a nawet półkuli, ale ponieważ oryginalny budynek nie posiada żadnych krzywizn, sprawiłoby to, że dziedziniec byłby zbyt wyrwany z kontekstu. Postawił więc na piramidę, inspirując się tymi w Egipcie. W końcu Louvre posiada ogromną kolekcję starożytnych egipskich artefaktów, więc ma to jakiś sens, prawda? To tylko takie moje przypuszczenie. Rzecz w tym, że Francuzi są dość krytyczni, a kiedy piramida w Louvre została ukończona w 1988 roku, wybuchła gorąca debata. Opinia publiczna była zaniepokojona tak nowoczesną konstrukcją. I choć dziś ludzie masowo robią sobie przed nią selfie, kilkadziesiąt lat temu lokalni mieszkańcy byli zdania, że nowoczesna architektura tego rodzaju nie ma nic wspólnego z renesansowym stylem Louvru oraz historią budynku. Niektórzy twierdzili nawet, że piramida nie jest wystarczająco francuska. Stojąc w kolejce do Louvru, w głowie kłębi się pytanie. Jak ludzie czyszczą tę ogromną szklaną piramidę? Szklane tafle są nachylone, więc z pewnością nie jest to łatwe. Na początku administracja muzeum zatrudniała alpinistów przemysłowych do realizacji tego zadania. I część z nich nadal się tym trudni, ponieważ innowacyjny robot, który miał przejąć tę misję, nie jest w stanie wyczyścić wszystkich plam. Nie żartuję, piramidę Louvru pucuje robot. Przyszłość już nadeszła. Po zjechaniu ruchomymi schodami zauważycie, że ta niesamowita konstrukcja, przed którą robiliście sobie pamiątkowe zdjęcia, ma swoje odwrócone lustrzane odbicie wewnątrz. Służy jako świetlik do Carousel du Louvre, czyli swoistego centrum handlowego w podziemiach albo głównego lobby muzeum. Hej, zobaczcie, tam jest sklep Apple, tylko że Francuzi mówią na to Apple. Do wyboru macie jedno z trzech skrzydeł muzeum. Richelieu, Sully lub Denon. Proponuję zacząć od tego ostatniego. Za chwilę zrozumiecie dlaczego. Czy wiecie, że w Louvre jest wystawionych jakieś 35 tysięcy dzieł sztuki? Po prostu nie da się zobaczyć wszystkiego w ciągu jednego dnia. Jeśli jesteście miłośnikami sztuki, bez wątpienia będziecie musieli wrócić na kolejne wizyty. Aby zobaczyć wszystkie dzieła, poświęcając około 30 sekund na każde, trzeba by odwiedzić Louvre ponad 100 razy, nie licząc przerw na toaletę i posiłek. Teraz rozumiecie, prawda? Muzeum jest gigantyczne. Przejście od wejścia w piramidzie do najsłynniejszego obrazu w Louvre, czyli Mona Lizy, zajmuje 10 minut. Jeśli dotrzecie tam wcześniej, być może uda wam się zrobić dobre zdjęcie tego arcydzieła Leonarda da Vinci. Mało znany fakt, Mona Liza została kiedyś skradziona z Louvru.
Tego niecnego czynu dokonał pod osłoną nocy niejaki Vincenzo Perugia. Był on pracownikiem muzeum, a śledczy doszli do wniosku, że musiał spać w Luwrze, aby dokonać największej kradzieży dzieła sztuki w XX wieku. Najwyraźniej następnego ranka Vincenzo po prostu wyszedł z muzeum z Monalizą ukrytą wśród swoich rzeczy. Legendarny obraz zniknął na prawie 2 lata i został odzyskany we Włoszech. Kto wie, być może Giocondzie spodobał się powrót do ojczyzny. Jeśli znacie się nieco na historii sztuki, pewnie wiecie, że wokół Monalizy krąży wiele niepotwierdzonych teorii. Nie ulega kwestii, że dzieło spowija aura tajemniczości. Istnieją jednak mocne dowody na to, że Monaliza to autoportret samego Da Vinci. Historycy porównali twarz renesansowego geniusza z twarzą na obrazie i co się okazało? Są uderzająco podobne. Ponadto badanie przeprowadzone w 2010 roku przez włoski Komitet Dziedzictwa Kulturowego pozwoliło odkryć wiele symboli widniejących na dziele. Są one widoczne tylko dzięki wysoce zaawansowanym technologicznie soczewkom powiększającym. Wykazano, że Leonardo umieścił litery LV wewnątrz prawego oka Monalizy. Eksperci przypuszczają, że jest to podpis autora. Jednak pozostałe symbole CE w lewym oku i liczba 72 w łuku mostu w tle wciąż pozostają niezgłębione. Ale dość o Giocondzie. Chcemy dostać się do skrzydła Sully. Po drodze widzimy kilka osób siedzących przed obrazami ze szkicownikami lub nawet płótnem. Czy to dozwolone? Tak, jest to bardzo interesujący wyróżnik Luwru. W muzeum mieści się szkoła artystyczna o nazwie École du Louvre, a jej adepci, podobnie jak innych paryskich placówek, mogą uzyskać pozwolenie na kopiowanie obrazów bezpośrednio w muzeum. Obiecujący młodzi artyści szlifują warsztat, reprodukując dzieła Renoira, Moneta czy Poussina i próbują zrozumieć techniki stosowane przez tych wybitnych malarzy. Czy ja też mogę się na to zapisać? Proszę. Na koniec wycieczki warto odwiedzić dawną fosę, o której wspominaliśmy wcześniej. Pamiętacie? Tę, która stanowiła część oryginalnego Luwru, kiedy budynek był jeszcze zamkiem. Dzięki wykopaliskom archeologicznym przeprowadzonym w latach 80. XX wieku odsłonięto tę część, a w 2016 otwarto dla zwiedzających. Możecie nawet zobaczyć miniaturowy model tego, jak wyglądał średniowieczny zamek. A jeśli widzieliście wcześniej inne paryskie zabytki, zauważycie podobieństwo do Conciergerie. Zastanawiam się, czy kiedykolwiek myśleli o produkcji sera w tym miejscu. Wydaje się, że to idealne miejsce. No cóż, mam nadzieję, że zgłębienie tych kilku sekretów najsłynniejszego muzeum na świecie przyniosło wam wiele frajdy. Do usłyszenia! Właśnie zakończyło się zwiedzanie Edynburga w Szkocji. Wycieczka trwała niecałą godzinę, a ty masz ochotę na więcej. Pytasz przewodnika, czy jest coś jeszcze do zobaczenia, a on zaczyna mówić o tajemniczym podziemnym mieście. Pytasz, ile czasu zajmuje dotarcie tam i jesteś zszokowany odpowiedzią: właśnie na nim stoisz. Znajduje się tuż pod twoimi stopami. Most południowy? Ale przecież chwilę temu tam byłeś i nie zauważyłeś gigantycznej strzałki skierowanej w dół. Robi się tajemniczo. Historia zaczyna się w połowie XVII wieku. Stolica Szkocji nie była tak duża jak dziś. Wokół zamku w Edynburgu mieszkało tylko 60 tysięcy ludzi. Wszyscy żyli upakowani wewnątrz średniowiecznych murów, a mówią, że to dzisiejsze miasta są przeludnione. Zobacz, jak wyglądały warunki życia w tamtych czasach. Budynki były wysokie, więc brakowało naturalnego światła. Niektóre domy miały 14 pięter. Po wąskich, krętych uliczkach chodziły krowy i zostawiały niespodzianki. Było tak źle, że słynny angielski pisarz Daniel Defoe napisał: sądzę, że w żadnym mieście na świecie tak wielu ludzi nie ma tak niewielkiej przestrzeni. Tak, to ten facet, który napisał Robinsona Crusoe. Coś trzeba było z tym fantem zrobić. Zbudowano 2 długie mosty na północ i południe od miasta. Ich nazwy były bardziej opisowe niż efektowne. Most północny i most południowy. Północny został ukończony jako pierwszy. W
1785 roku rozpoczęto budowę drugiego mostu. Miał on połączyć główny deptak na ulicy z budynkami uniwersyteckimi na południu Edynburga. Nie wyobrażaj sobie jednak tej konstrukcji jako nowoczesnego mostu nad rzeką. Był to raczej wiadukt, rodzaj mostu łączącego dwa wzgórza. Słowo wiadukt pochodzi z łaciny. To Rzymianie byli pionierami w budowaniu takich rzeczy. Ich stolica została wzniesiona na siedmiu wzgórzach. Co ciekawe, Edynburg również rozciągał się na siedmiu głównych wzgórzach. Dziś widoczne są tylko dwa, ponieważ miasto zostało zabudowane. W XVIII wieku most południowy był niezwykłym wyczynem inżynieryjnym. Jego ukończenie zajęło budowniczym zaledwie 3 lata. 19 kamiennych łuków przecinało uskok, który w najgłębszym miejscu miał prawie 10 metrów, a długość ponad 300 metrów. Imponujące, nawet jak na dzisiejsze standardy. Co jednak ma wspólnego liczący 2,5 wieku wiadukt z podziemnym miastem? Cóż, właśnie to jest miasto. Most południowy zaprojektowano tak, aby był pusty w środku. Gdy idziesz dziś tą ulicą, pod twoimi stopami znajduje się ogromna, stworzona przez człowieka jaskinia. Popularna nazwa tego miejsca to krypty edynburskie. Ale po co ta cała przestrzeń powstała? I czy jest tam teraz coś lub ktoś? Idźmy krok po kroku. Pierwotnie miały tam znajdować się sklepy kupieckie i początkowo nawet się to sprawdzało. Kupcy korzystali ze 120 komór jako powierzchni handlowych i magazynowych. Były tam warsztaty, zakłady szewskie i tawerny. Z czasem jednak wyszła na jaw poważna wada konstrukcyjna. Kamień przeciekał, a sklepienia były cały czas wilgotne. Dochodziło nawet do powodzi. Budowniczowie zapomnieli o uszczelnieniu konstrukcji. Kupcy obawiali się, że woda zniszczy ich cenne towary. Już po kilku latach pierwsi najemcy zaczęli się stamtąd wynosić. Gdy legalny handel zniknął, wprowadziła się tam miejska biedota. Zresztą nie tylko oni, ale również wszelkiego rodzaju podejrzane jednostki. Historycy nie wiedzą zbyt wiele o tym okresie, ponieważ nie zachowały się żadne pisemne zapisy, ale nawet squattersi musieli wkrótce opuścić podziemne miasto. Jeśli nie dało się prowadzić tam interesu, to o mieszkaniu na dłuższą metę tym bardziej nie mogło być mowy. Było tam wilgotno i zimno. Brakowało wentylacji, urządzeń sanitarnych oraz naturalnego światła. I naprawdę śmierdziało. Najgorszy koszmar każdego agenta nieruchomości. Zaledwie 30 lat po ukończeniu krypty mostu południowego zostały opuszczone raz na zawsze. Ale na poziomie ulicy interesy toczyły się jak zwykle. Ze względów bezpieczeństwa urzędnicy postanowili zasypać te przestrzenie gruzem. Pogrzebane i zapomniane, pamięć o niegdyś tętniącej życiem dzielnicy kupieckiej Edynburga powoli znikała w umysłach ludzi. W tym momencie ta historia staje się nieco dziwna. W latach 80. pewien szkocki rugbista przypadkowo znalazł tunel prowadzący do skarbców. Sportowiec nie marnował czasu i z pomocą syna rozpoczął wykopaliska. Kilka ton gruzu i dekadę później komórki zostały przywrócone do dawnej świetności. To znaczy, znów były ciemne i wilgotne jak w XVIII stuleciu. W tym podziemnym mieście znajdowało się wiele interesujących znalezisk. Krypty były zaśmiecone muszlami ostryk, które stanowiły standardową dietę ówczesnych mieszkańców Edynburga z klasy robotniczej. Inne rzeczy, takie jak buty i puste butelki, sugerowały, że ludzie faktycznie mieszkali w tych klaustrofobicznych podziemiach. Pomyśl o tym następnym razem, gdy zobaczysz kogoś próbującego wynająć swój garaż jako mieszkanie. A więc przewodnik miał rację. Pod ulicami Edynburga naprawdę znajduje się ukryte miasto. Cóż, przynajmniej jedna ulica. Zszedłeś z głównego deptaka na Cowgate. Patrzysz w górę i oto jest. Jedyny widoczny łuk niegdyś imponującego mostu. Wchodzisz do internetu, aby zarezerwować wycieczkę po kryptach. Czujesz, że musisz zobaczyć to miejsce na własne oczy. Ale stolica Szkocji nie jest jedynym miastem z tajemniczymi podziemiami. Kapadocja, historyczny region w środkowej Turcji, kryje pod ziemią aż 36 podziemnych miast. Największe i najbardziej imponujące z nich zostało odkryte dopiero w 1963 roku. Zostało ono zbudowane w czasach bizantyjskich, 8 wiek, w celu ochrony miejscowej ludności przed najeźdźcami. Mamy podobne konstrukcje u nas, ale skala tureckiego podziemnego miasta jest naprawdę imponująca. Istnieje kilka poziomów, jak w wielopiętrowym garażu samochodowym.
Jaskinie i tunele znajdują się 60 metrów pod ziemią. To 2/3 wysokości Statuły Wolności. Miasto może pomieścić 20 tysięcy ludzi w dowolnym momencie wraz z żywym inwentarzem i jedzeniem. Ten zapach. 20 tysięcy to średnia frekwencja na meczach Ligue 1, francuskiej ligi piłkarskiej. Miej na względzie te miejsca, gdy będziesz planował wycieczkę do Turcji. Większość podziemnych miast w Kapadocji znajduje się na obszarach wiejskich. Ma to sens, prawda? W końcu zostały wykopane jako kryjówki. Ale w Europie jest jedno miasto, którego podziemny labirynt przypomina komory w Edynburgu. Czeskie Pilsno. Ale chwileczkę, to nie będzie opowieść o najsłynniejszym lokalnym produkcie, który się waży. To historia średniowiecznego miasta, które przetrwało pod ulicami Pilsna. Studnie, piwnice i przejścia ciągną się przez ponad 20 kilometrów. Kupcy i rzemieślnicy wykorzystywali historyczne podziemia do przechowywania towarów. Woda, żywność, lód, wszystko co tylko chcesz. Wodociągi też są imponujące. Historycy szacują, że pod historycznym centrum Pilsna znajduje się 360 studni. W niestabilnych czasach przejścia służyły mieszkańcom jako bezpieczne schronienie. Z pewnością nie narzekali tam na pragnienie. Dziś te tajemnicze podziemne miasta odwiedzają głównie turyści. Ale w Kanadzie jest jedno, w którym ludzie mieszkają i pracują. Budowa w Montrealu rozpoczęła się w 1963 roku. Pierwotnym pomysłem było zabezpieczenie ruchu ulicznego. Dobry sposób, żeby zacząć budować metro, prawda? Pomysł chwycił i projekt został rozszerzony. Obecnie jest to prawdziwy miejski labirynt, ukryty pod centrum. Potrzebujesz miejsca na nocleg? Są tam hotele. Chcesz coś przekąsić? Wejdź do jednej z podziemnych restauracji. Liczne sklepy, biblioteka, kina, lista jest długa. Istnieją nawet kompleksy mieszkalne. Ale jak ludzie mogą mieszkać pod ziemią? To proste. Chociaż samo miasto leży pod ziemią, wejścia znajdują się na poziomie gruntu. Możesz wkroczyć do 31-kilometrowej sieci tuneli w ponad 120 miejscach. No, to chyba jeden z tych punktów. Ale ja się tam nie wybieram. Na razie... Spokojnie wyglądające jezioro Monowun w Kamerunie to prawdziwy mistrz zmyłek. Na początku może wydawać się spokojne i ciche, ale w rzeczywistości jest jak ognisty wulkan, który może eksplodować w każdej chwili i nie ma nawet na tyle przyzwoitości, by dawać jakiekolwiek znaki ostrzegawcze. Jego ostatni wybuch miał miejsce w 1984 roku i spowodował huk, który wprawił wszystkich w osłupienie. To tak jakby jezioro było wstrząśniętą puszką napoju gazowanego. Naukowo nazywamy to erupcją limniczną. To rzadkie zjawisko ma miejsce, gdy gaz z głębi wody nagle wybucha. Wcześniej pojawiają się pewne sygnały ostrzegawcze. Jest kilka rzeczy, na które powinieneś zwrócić uwagę, gdy coś budzi twój niepokój. Na przykład, jeśli roślinność wokół jeziora wygląda na nieco spłaszczoną, mogła wcześniej zostać uszkodzona przez erupcję limniczną. Woda wybucha wtedy pod dużym ciśnieniem i przelewa się przez brzegi. Nagłe podniesienie temperatury wody może również oznaczać, że należy udać się w bezpieczne miejsce. Jest takie jezioro w Kazachstanie, którego otoczenie wygląda jak po klęsce żywiołowej. Z powierzchni wody wystają nagie pnie drzew. Ale jeśli jesteś odważny i chcesz tam popływać, zostaniesz przeniesiony do zupełnie innego świata. Historia tego miejsca sięga 1911 roku, kiedy to doszło do osunięcia się ziemi, które wypełniło dolinę wodą deszczową, całkowicie zatapiając tutejsze lasy. Choć brzmi to fascynująco, nurkowanie tutaj nie jest łatwym zadaniem. Woda jest lodowata, a wszystkie te algi, rośliny i drzewa zamieniają jezioro w ryzykowny tor przeszkód. Czy słyszałeś o wrzącym jeziorze na słonecznej karaibskiej wyspie Dominika? Woda wokół brzegów ma temperaturę od 80 do 90 stopni Celsjusza. Nic dziwnego, że nikt nie ma odwagi zmierzyć temperatury po środku jeziora. Jest to po prostu zbyt niebezpieczne. Czasami woda nieco stygnie, ale kto wie, kiedy znów zacznie wrzeć. Dodatkowo to miejsce jest pełne paskudnych gazów, takich jak dwutlenek węgla. Z ich powodu powiedzmy, że nie pachnie tu różami, bardziej jak zgniłe jaja. Więc jeśli nie chcesz wyglądać jak gotowany homar, radzę trzymać się z dala od tych wód. Jeśli planujesz podróż do Tanzanii, możesz pomyśleć dwa razy przed zanurzeniem się w jeziorze Natron. Ma ono piękny, czerwonawy odcień, ale to zasługa bakterii, które tu mieszkają. Nie wspominając o poziomie kwasowości. Jest tak wysoki, że może nawet pozbawić koloru strój kąpielowy.
Ale hej, przynajmniej flamingom się tam podoba. Te kochające kwaśną wodę ptaki bawią się tu w najlepsze w gigantycznych stadach, sięgających 2,5 miliona osobników. Można by się zastanawiać, jak to się dzieje, że flamingi tak dobrze tu funkcjonują. Cóż, brak drapieżników oznacza brak stresu i łatwość rozmnażania. Bardzo im też smakują te bakterie, które sprawiają, że woda jest różowa. Możesz pomyśleć, że wielka, błękitna dziura w Belize jest niezwykle kusząca ze swoimi oszałamiającymi niebieskimi odcieniami i bliskością lądu. Jednak w tym pięknie jest pewien haczyk. Dziura ma około 270 metrów średnicy i 90 metrów głębokości, ale pod powierzchnią czai się zagmatwany wzór tuneli wypełnionych korolowcami i wieloma gatunkami zwierząt. To jak szukanie drogi przez labirynt w parku rozrywki, ale z większą ilością ryb. A jakby tego było mało, im głębiej zejdziesz, tym mniej stworzeń napotkasz. Dlaczego? Cóż, okazuje się, że na pewnym poziomie skrywa się tam podstępna warstwa siarkowodoru, pozbawiająca tlenu wszelkie żywe stworzenia. Planujesz wybrać się nad wodospad Devil's Kettle w Minnesocie? Ten wodospad niekoniecznie będzie dla ciebie niebezpieczny, ale jeśli nie będziesz uważać, możesz stracić tam swoje rzeczy. Dzieje się tak, ponieważ zdarza się tu zjawisko, które jest prawdziwą zagadką dla geologów. Jedna część wodospadu płynie normalnie, podczas gdy druga znika w wielkiej dziurze. Nawet piłeczki ping-pongowe nie wypływają tu na powierzchnię. Naukowcy postanowili to zbadać i poszli na całość, używając nawet nadajników GPS. Początkowo nie mogli tego rozgryźć, dopóki nie zdali sobie sprawy, że dziura działa jak gigantyczny blender. Woda wiruje tak mocno, że w zasadzie niszczy wszystko na swojej drodze. W końcu zmierzyli objętość wody i zobaczyli, że nadal tam jest, więc gdzieś musiała wrócić. Najbardziej prawdopodobnym wyjaśnieniem jest to, że woda prawdopodobnie pojawia się podobnie w strumieniu znajdującym się pod wodospadem. Z pewnością słyszałeś o Trójkącie Bermudzkim, ale pozwól, że opowiem ci o innej wodnej pułapce, tym razem na Pacyfiku, zwanej Diabelskim Morzem. To jak zabawa w chowanego, ale ze statkami, znikają, już nigdy nie możemy ich znaleźć. Kaio Maru 5 miał misję zbadania wulkanicznej wyspy, ale dla statku była to podróż w jedną stronę. Po dokładnym przeanalizowaniu wszystkich związanych z tym miejscem historii, okaże się, że Diabelskie Morze jest bardziej mitem, a mniej faktem, ale to nie czyni go mniej interesującym. Jeśli fascynują cię tajemnicze zniknięcia statków, to jezioro Superior jest miejscem, o którym będziesz chciał przeczytać. Nawet najbardziej wykwalifikowani płetwonurkowie nie mogą znaleźć ani kawałka z zaginionych w tych wodach jednostek. Najbardziej znany statek, jaki tu zaginął, to SS Edmund Fitzgerald, największy, jaki zatonął na Wielkich Jeziorach. Do dziś ludzie nie są pewni, co właściwie się z nim stało. Planujesz popływać w jednym z Wielkich Jezior? Cóż, może lepiej zrezygnuj z kąpieli w jeziorze Michigan, chyba że naprawdę lubisz ekstremalne sporty wodne. Te wody mają reputację najbardziej niebezpiecznych dzięki podstępnym prądom, które lubią porywać niczego niepodejrzewających pływaków. Pamiętaj, aby uważać na liczne pomosty i doki, które tylko zwiększają trudność pływania w jeziorze. Jeśli nadal masz ochotę na przygodę, lepiej wybierz inne miesiące niż październik i listopad. To właśnie wtedy temperatury zaczynają spadać, a prądy stają się jeszcze silniejsze. Tybet też ma swoje niebezpieczne jezioro. Na pierwszy rzut oka jest przepiękne, ale nie ekscytuj się zbytnio, ponieważ ma tak wysoką zawartość soli, że nic nie może w nim przetrwać. Niektórzy mieszkańcy wioski uważają wodę za skażoną, za to inni wierzą, że w jeziorze żyje samolubne stworzenie, które zagarnia całą przestrzeń dla siebie. Nic dziwnego, że jego przydomek to ciemność. Lista niebezpiecznych wód nie jest kompletna bez jeziora Wiktorii, wielkiego kahuny afrykańskich jezior i trzeciego co do wielkości na całym świecie. Ale uwaga, nie w całości jest ono bezpieczne dla ludzi. Niektóre regiony mogą sprawiać prawdziwe kłopoty, ponieważ to jezioro ma swój własny klimat. A co to oznacza? Przede wszystkim to, że nie można ufać tutejszej pogodzie. W jednej sekundzie możesz wygrzewać się w promieniach słońca, a w następnej uciekać przed ulewą, o ile nie chcesz, aby burza dopadła cię podczas kąpieli. Unikaj tego nastrojowego jeziora. Być może widzieliście już zdjęcia jeziora Hillier. To gigantyczna kałuża soku grejpfrutowego w Australii. Naukowcy od lat zastanawiają się, dlaczego właściwie woda w nim jest różowa. Ale nie jest to jedyne takie miejsce. Tak, jest jeszcze jedno różowe jezioro o nazwie Redba. Oba te jeziora mają bardzo wysoką zawartość soli, co najwyraźniej jest magnesem dla niektórych wyjątkowych mikroorganizmów,
zwanych Dunaliella salina. Te maleństwa produkują beta-karoten, substancję, która jest też w marchewce. Ona właśnie nadaje tym jeziorom ich odjazdowe kolory. Chcesz popływać w tym jeziorze? Zasadniczo nie jest to niebezpieczne, ponieważ woda zawiera tak duże ilości soli, nie ma w niej żadnych strasznych stworzeń, które mogłyby zrobić ci krzywdę, ale z drugiej strony musisz upewnić się, że przypadkowo się jej nie napijesz. Picie mocno osolonej wody sprawi, że odwodnisz się szybciej niż roślina na pustyni. Jeśli jesteście spostrzegawczy, prawdopodobnie zauważyliście te zygzakowate wycięcia na brzegach niektórych opakowań, takich jak torebki z chipsami lub batoniki czekoladowe. To oczywiste, że są tam po to, aby ułatwić wam rozerwanie plastiku, ale dlaczego tak łatwo się go rozdziera? Plastik jest wykonany z długich cząsteczek zwanych polimerami. Można go porównać do tkaniny wykonanej z długich nici, ale oczywiście w znacznie mniejszej skali, a te nici nie są w rzeczywistości splecione razem. Dzięki wycięciom włókna polimerowe zostają naruszone w tym miejscu. Jeśli krawędź jest równa, molekuły są otoczone i niejako chronione przez swoich kolegów, ale gdy ma nierówności, molekuły na szczytach wycięć są znacznie bardziej narażone na uszkodzenia mechaniczne. Do tego taka nierówna krawędź pozwala przyłożyć większą siłę do konkretnego punktu, czyli rowka między ząbkami. A gdy naruszy się ten punkt, rowek przesuwa się do następnego, powodując kolejne rozdarcia. Proces ten trwa do momentu, gdy przestaniecie przykładać siłę lub gdy skończycie rozrywać opakowanie. Ale to nie jest jedyna tajemnica związana z opakowaniami. Za chwilę ujawnię najbardziej zaskakujące fakty związane z tym tematem. Czy tak wygląda przyszłość opakowań? Szwedzka firma wymyśliła magiczny pojemnik na sok. Wykonany jest z substancji zwanej agar-agar i wody. Można do niego wlewać tylko smoothies i soki o krótkiej dacie przydatności do spożycia. Pojemnik znika w tym samym tempie, w jakim konsumujecie produkt w środku. Wow, czyż to nie brzmi futurystycznie? Ten przytłaczający zapach kawy, który dosłownie uderza w nos po otwarciu słoika z kawą rozpuszczalną, to tak naprawdę tylko odpowiedni aromat rozpylony na wieczku. Wszystko po to, aby zapewnić wam kuszący zapach świeżo zmielonej kawy. Jeden z wiodących koreańskich producentów makaronów błyskawicznych wymyślił innowacyjne opakowanie. Można je bezpiecznie stosować w mikrofalówkach. Firma twierdzi, że do produkcji tego opakowania dodała pewien materiał, który nie topi się nawet w wysokich temperaturach. Cóż, to na pewno znacznie przyspieszy proces podgrzewania obiadu. Prawie każdy produkt spożywczy ma swój termin przydatności do spożycia, ale ta zasada nie dotyczy wody. W takim razie dlaczego na każdej butelce wody jest data ważności? Nie ma tu żadnego paradoksu. Ta data dotyczy plastikowej butelki, a nie wody w środku. Mówi się, że niezależnie od marki wszystkie chipsy mają datę przydatności, która kończy się w sobotę. To dlatego, że tydzień produkcyjny zaczyna się w niedzielę i odpowiednio kończy w sobotę. Cóż, sprawdziłem swoje chipsy i wygląda na to, że to prawda. Zajrzyjcie do swoich zapasów i napiszcie w komentarzach, czego się dowiedzieliście. Folia bąbelkowa pierwotnie miała służyć jako teksturowana tapeta. Została wynaleziona w 1957 roku przez inżynierów Marka Chavena i Alfreda Fieldinga z New Jersey. Uszczelnili oni dwie zasłony prysznicowe, zamykając w nich pęcherzyki powietrza i chcieli sprzedać powstały w ten sposób produkt jako innowacyjny rodzaj tapety. Niestety, pomysł okazał się porażką. Następnie wynalazcy zaczęli sprzedawać go jako izolację do szklarni, ale dopiero w 1961 roku odkryto ochronne właściwości tego materiału. Pierwszym klientem, który wykorzystał folię bąbelkową jako materiał do pakowania, był IBM. Firma użyła jej do zabezpieczenia swojego wielkiego komputera głównego IBM 1401 podczas wysyłki. Ludzie uwielbiają spersonalizowane produkty. Według badaczy aż 52% klientów w sieci jest bardziej skłonnych do powtórzenia zakupów w danej firmie, gdy otrzymują zamówienie w spersonalizowanym pudełku. Jeśli widzieliście kiedyś, jak ktoś rozpakowuje produkty Apple, to pewnie zauważyliście, że firma używa bardzo oszczędnych wizualnie opakowań. Moglibyście pomyśleć, że nie wkładają w to żadnego wysiłku, ale to nie jest prawda. Aby osiągnąć taki poziom perfekcyjnej prostoty, Apple stworzyło prawdziwą kulturę wokół swoich opakowań. Firma ma nawet specjalny dział, w którym wymyśla się projekty opakowań dla nowych produktów. Kartonik na jajka został zaprojektowany w 1911 roku przez redaktora gazety Josepha Coyla z Kolumbii Brytyjskiej. Głównym celem tego wynalazku było rozwiązanie sporu pomiędzy lokalnym farmerem a właścicielem hotelu, który ciągle skarżył się, że farmer dostarcza mu potłuczone jajka. Tak, konieczność jest matką wynalazków. Firma Nike stworzyła pudełko na buty wykonane w całości z materiałów pochodzących z recyklingu, głównie z opakowań po napojach.
Można je nawet nosić na plecach jak plecak. Papierowe opakowania na żywność sięgają daleko wstecz, do Chin, do II wieku przed naszą erą. Wówczas jedzenie często zawijano w cienkie arkusze kory morwy. A później pomysł ten rozprzestrzenił się na cały świat. W 1879 roku jeden wypadek dosłownie zmienił historię. Pracownik fabryki torebek papierowych w Brooklynie włączył złe ustawienia w używanej przez siebie maszynie i ta, zamiast składać małe torebki, przecięła je. Kiedy właściciel fabryki ponownie dostosował ustawienia maszyny, zdał sobie sprawę, że może ona jednocześnie ciąć i składać. Doprowadziło to do pojawienia się masowo produkowanych kartonów. Naukowcy odkryli, że proces stosowany podczas produkcji pudełek kartonowych może usuwać zarazki. W sumie to logiczne. Aby wyprodukować tekturę, trzeba ścisnąć warstwy papieru i złączyć je w temperaturze do 93 stopni Celsjusza. To temperatura wyższa niż ta, którą może wytrzymać większość szkodliwych bakterii. Dlatego pudełka kartonowe są raczej bezpiecznym sposobem pakowania żywności. W końcu wychodzą one z procesu produkcyjnego zdezynfekowane, nawet jeśli są wykonane z materiałów pochodzących z recyklingu. Ta mała ikonka otwartego słoika na opakowaniach kosmetyków to symbol PAO, czyli przydatności po otwarciu. Informuje on konsumentów o okresie, w którym produkt może być używany po rozszczelnieniu opakowania. Symbol ten zawierający liczbę, po której następuje litera M, czyli miesiące, można zobaczyć na prawie wszystkich produktach kosmetycznych. Niektóre plastikowe pojemniki na mleko mają wgniecenia na bokach, które są przydatne z kilku powodów. Po pierwsze, kiedy mleko się psuje, proces ten zwykle powoduje puchnięcie i wzrost ciśnienia wewnątrz pojemnika. Wtedy właśnie przydaje się to wgniecenie. Wyskakuje i nie pozwala na rozsadzenie opakowania. Ponadto, jeśli zdecydujecie się zamrozić mleko, rozszerzy się ono jak każda inna ciecz i znowu wgniecenie wyskoczy i zapobiegnie pęknięciu pojemnika wewnątrz zamrażarki. Butelki z napojami gazowanymi są zawsze napełniane w taki sposób, że między cieczą a kapslem zostaje trochę miejsca. To dlatego, że soda zawiera dwutlenek węgla. Jest to gaz, który może się rozszerzać po podgrzaniu butelki. Jeśli nie ma w niej szczeliny, może ona pęknąć z powodu ciśnienia budującego się wewnątrz. Ponadto, gdy otwieracie napój, gaz wychodzi na zewnątrz w postaci bąbelków. Istnieje prawdopodobieństwo, że napój się przeleje, a to wolne miejsce ratuje sytuację. A teraz porozmawiajmy o tych poziomych liniach na plastikowych butelkach. Dzięki nim butelki stoją prosto. Niektóre z nich są produkowane z miękkiego plastiku. Bez tych linii nie zachowałyby swojego kształtu. Zamiast tego łatwo by się skręcały lub nawet pękały. Numer 57 na butelce ketchupu Heinz nie ma nic wspólnego z etykietą produktu. Prawda jest taka, że miejsce z cyframi to właśnie ten punkt, w który należy uderzyć, aby ketchup zaczął płynąć. Tak więc zamiast uderzać w dno butelki, wystarczy stuknąć w cyferki. Przy okazji, jeśli zastanawialiście się, dlaczego to jest 57, a nie 34 czy 89, liczba ta wzięła się z historycznego sloganu reklamowego 57 rodzajów, stworzonego przez firmę Heinz z siedzibą w amerykańskim Pittsburghu. Ich kampania reklamowa opowiadała klientom o licznych produktach tworzonych przez firmę. Na pierwszy rzut oka, w przypadku plastikowych pokrywek na kubkach jednorazowych wszystko jest oczywiste. Utrzymują napój w środku, prawda? Ale to nie wszystko, do czego się przydają. Gdy już znajdziecie przytulne miejsce i przygotujecie się do sączenia pysznego napoju, możecie użyć pokrywki jako podstawki. Jeśli przyjrzycie się uważnie, zauważycie specjalne wypukłości, które przytrzymują dno kubka. Rozmiar każdej pokrywki pasuje do dna odpowiedniego kubka. Miękka, okrągła podkładka pod nakrętką butelki z napojami gazowanymi zapobiega wydostawaniu się dwutlenku węgla. Bez niej napój szybko by się zepsuł, prawdopodobnie jeszcze zanim byście go kupili. Pewnie zauważyłeś te linie na niektórych rodzajach chipsów. Przede wszystkim pomagają one w rozłożeniu przypraw. Innymi słowy, wszystkie te substancje, które sprawiają, że chipsy smakują jak ser, są w większości przechowywane wewnątrz linii. Ponadto linie sprawiają, że chipsy są bardziej chrupiące. Niektóre samochody mają na desce rozdzielczej malutki znak filiżanki kawy. To mechanizm pojazdu zapobiegający senności. Są producenci, którzy wyposażają swoje auta w system wykrywania zmęczenia. Analizuje on prędkość, kąt skrętu, kół i odchylenia od pasa ruchu, aby ustalić, czy nadszedł czas, aby kierowca zrobił sobie przerwę. Jeśli tak, pojazd wydaje kilka sygnałów dźwiękowych,
a znak filiżanki kawy zaczyna migać. Niektóre plastikowe pojemniki na mleko mają wgniecenia po bokach. Wgniecenia te służą kilku celom. Po pierwsze, gdy mleko się psuje, proces ten zwykle powoduje pęcznienie i wzrost ciśnienia wewnątrz pojemnika. Wtedy właśnie przydaje się wgłębienie. Wyskakuje i nie pozwala dzbankowi wybuchnąć. Ponadto, jeśli zdecydujesz się zamrozić mleko, rozszerzy się ono jak każda inna ciecz i znowu wgłębienie wyskoczy i zapobiegnie pęknięciu pojemnika wewnątrz zamrażarki. Być może zastanawiałeś się, dlaczego kanistry mają trzy uchwyty. To sprytne posunięcie projektantów. W ten sposób, jeśli przenosisz pojemnik sam, możesz użyć tylko środkowego uchwytu, aby równomiernie rozłożyć ciężar. Ale jeśli znajomy chce Ci pomóc, każdy z Was może chwycić za boczny uchwyt. Pierwsze dżinsy miały pewien problem. Robotnicy i górnicy, którzy byli pierwotnymi użytkownikami dżinsów, eksploatowali je zbyt mocno. W rezultacie szwy nie wytrzymywały i rozrywały się. Aby temu zapobiec, wynaleziono maleńkie metalowe ćwieki. Karteczki samoprzylepne odklejają się stosunkowo łatwo, ponieważ ich klej rozprowadza się po papierze nierównomiernie w postaci małych kleksów. I tylko niektóre z tych kleksów dotykają powierzchni tego, do czego przykleiłeś karteczkę. To dlatego, gdy odkleisz karteczkę samoprzylepną i przyczepisz ją do czegoś innego, nadal działa, dopóki cały klej nie zostanie zużyty lub pokryty brudem. Butelki z napojami gazowanymi są zawsze napełniane w taki sposób, aby między płynem a nakrętką było trochę miejsca. Dzieje się tak, ponieważ napoje zawierają dwutlenek węgla. Jest to gaz, który może rozszerzać się po podgrzaniu butelki. Jeśli nie ma w niej szczeliny, może pęknąć z powodu rosnącego w niej ciśnienia. Ponadto po otwarciu gaz wydostaje się na zewnątrz w postaci bąbelków i napój może się przelać. Szczelina pomaga również z tym problemem. Nić dentystyczna jest bardzo przydatna dla zębów, ale może być dość trudna w obsłudze. Regularnie wyślizguje się z palców i plącze. Aby uniknąć tych problemów, oderwij kawałek nici dentystycznej i zwiąż jej dwa końce razem. Będzie znacznie łatwiejsza w użyciu i nie będzie ranić palców. Teraz trochę o tych poziomych liniach na plastikowych butelkach. Pomagają one utrzymać butelki w pozycji stojącej. Niektóre butelki są produkowane z miękkiego plastiku. Bez tych linii nie zachowałyby one swojego kształtu. Zamiast tego łatwo by się skręcały, a nawet pękały. Miękka, okrągła część pod nakrętką butelki napoju gazowanego zapobiega ulatnianiu się dwutlenku węgla. Bez niej twój napój wygazowałby się w mgnieniu oka, prawdopodobnie nawet zanim byś go kupił. Jeśli nie masz gdzie odłożyć wykałaczki po jej użyciu, odłam jej płaski koniec przy pierwszym rowku i połóż go na stole. Teraz możesz położyć zużytą część wykałaczki na tej części, aby nie musiała dotykać stołu. Ty również możesz zrobić prowizoryczny stojak na jednorazowe pałeczki. Mają mały, prostokątny bloczek na końcach. Odłam go przed rozdzieleniem na pary. Teraz, gdy chcesz zrobić sobie przerwę w czasie jedzenia sushi, po prostu umieść pałeczkę na tym stojaku. Pączki mają kształt pierścieni, aby nie były przesmażone na krawędziach i jednocześnie niedopieczone i lepkie w środku. Dzięki otworowi zarówno zewnętrzna, jak i wewnętrzna strona są gotowe w tym samym czasie. Czy zauważyłeś kiedyś warstwę przezroczystego płynu w długopisach żelowych? To płyn blokujący. Żel w takich długopisach zawiera cząsteczki pigmentu rozpuszczone w roztworze polimeru. Żel powinien być wystarczająco gęsty, aby utrzymać cząsteczki pigmentu w zawiesinie, ale także wystarczająco płynny, aby spłynąć najpierw na kulkę, a następnie na papier. Głównym zadaniem płynu blokującego jest stanowienie bariery zapobiegającej parowaniu lub wyciekaniu żelu. Bez tego przezroczystego płynu długopis żelowy nie mógłby funkcjonować. Płyn zawsze pozostaje w jednej pozycji i nie rozpuszcza się wraz z żelem. Nie przemieszcza się też do tyłu, ani nie wypływa z długopisu. Niektóre rozpinane koszule mają guzik ukryty z tyłu kołnierzyka. Jego głównym celem jest zapobieganie wystawaniu krawata spod kołnierzyka. Jeśli chodzi o szlufkę z tyłu, można jej użyć do powieszenia koszuli na haczyku, aby się nie pogniotła.
Zewnętrzne pierścienie w suwakach zamków błyskawicznych, zwłaszcza gdy dwa suwaki są używane razem, są dodawane, aby można było je połączyć za pomocą zamka i trzymać palce z dala. Ten napis znajduje się na większości karetek z przodu pojazdu. To odwrócone słowo ambulans. Jest napisane odwrotnie, aby kierowca jadący przed karetką mógł zobaczyć je w lusterku wstecznym. Następnie może zjechać z drogi i przepuścić karetkę. Szczotki do schodów ruchomych służą ważnemu celowi związanemu z bezpieczeństwem. Być może słyszałeś, że większość wypadków zdarza się po tym, jak ludzie zakleszczają swoje torby lub ubrania w schodach ruchomych, ponieważ stoją zbyt blisko krawędzi. Ale gdy po obu stronach znajdują się nylonowe szczotki, stopy trzeba trzymać z dala od schodów. Rezultat? Brak wypadków. Boczne otwory w tenisówkach są przeznaczone na sznurówki. Ponieważ buty te zostały pierwotnie wynalezione dla koszykarzy, ta interesująca konstrukcja pozwoliła im dostosować się do stopy każdego gracza. Wystarczyło tylko zasznurować trampki w najwygodniejszy dla siebie sposób. Otwory w dolnej części słuchawek umożliwiają cyrkulację powietrza w górę i przez głośniki. Pomaga to zwiększyć niskie częstotliwości, dzięki czemu basy brzmią głębiej. Jakość dźwięku również staje się znacznie lepsza. Czy kiedykolwiek utknąłeś z kubkiem musu jabłkowego, ale nie miałeś pod ręką łyżki? Ale każde opakowanie tych przekąsek ma już wbudowaną łyżeczkę. Kilka przekręceń foliowego wieczka i gotowe. Wycięcia na plecakach w kształcie rombu były pierwotnie umieszczane tylko na torbach podróżnych. Ich celem było przenoszenie lin. Obecnie takie rozcięcia można znaleźć na prawie każdym plecaku. Dlaczego nie wykorzystać ich do przenoszenia butelki wody, parasola lub pary trampek? Zakreślacze są wypełnione specjalnym półprzezroczystym tuszem fluorescencyjnym, który może świecić w słabym świetle. Żółte i jasnozielone odcienie są najbardziej popularne, ponieważ nie przeszkadzają w czytaniu tekstu po czarno-białym kserowaniu. Kserokopiarki postrzegają żółte i jasnozielone znaki jako prawie nieistniejące i nie drukują ich. Znak STOP ma kształt ośmiokąta, aby ułatwić kierowcom jego rozpoznanie, nawet jeśli widzą go od tyłu. Gdy znaki nie były jeszcze odblaskowe, kształt ten uniemożliwiał kierowcom pomylenie znaku STOP z jakimkolwiek innym w nocy. Liczba 57 na butelce keczupu Heinz nie ma nic wspólnego z etykietą produktu. Prawda jest taka, że miejsce z cyframi to punkt, w który powinieneś uderzyć, aby keczup wypłynął. Przestań więc uderzać w dno butelki z sosem i uderz w 57. Wiele prywatnych domów ma dachy w kształcie trójkąta, ponieważ pozwala to deszczowi, śniegowi i liściom zsuwać się ze zbocza. Gdyby wszystkie te rzeczy nagromadziły się na szczycie, pewnego dnia dach mógłby się zawalić. Okna samolotów mają zaokrąglone krawędzie, co jest kluczowym środkiem bezpieczeństwa. Zapobiega to wypadkom lotniczym. Najsłabsze punkty znajdują się zazwyczaj w narożnikach. Gdyby okna samolotu były kwadratowe lub prostokątne, każde z nich miałoby 4 potencjalne słabe punkty. Pod wpływem ciśnienia mogłyby ulec rozpadowi. Piloci siedzący za sterami jednego samolotu nie powinni jeść tych samych potraw. Dlaczego? Wyobraź sobie, że jesteś na długim rejsie transoceanicznym. Na obiad makaron. Całkiem niezły jak na posiłek samolotowy, chociaż sos ma jakiś taki dziwny posmak. Ale to nic takiego, bo wiadomo, że jedzenie w samolocie zawsze smakuje gorzej. Po jakimś czasie pasażerowie zaczynają narzekać na problemy żołądkowe, a do toalety robi się kolejka. Zdajesz sobie sprawę, że z sosem jednak było coś nie tak. A przecież piloci jedzą to samo. Dlatego właśnie dwójka pilotów zawsze spożywa różne dania. Gdy jednemu z nich przydarzy się zatrucie pokarmowe, drugi może przejąć obowiązki. Niby nie jest to wymóg stawiany przez Federalną Administrację Lotnictwa, ale większość przewoźników traktuje te kwestie bardzo poważnie. Członkowie obsługi kabiny mają dostęp do rozmieszczonego w całym samolocie wyposażenia. W każdej chwili mogą sięgnąć na przykład po defibrylator, zapas tlenu, gaśnicę czy taśmę klejącą. Co ciekawe, mają również do dyspozycji kajdanki. Mogą się nimi posłużyć w sytuacji, gdy ktoś zachowuje się agresywnie i stanowi zagrożenie dla innych pasażerów bądź dla siebie.
Pamiętasz, jakie stylowe okulary nosił Tom Cruise w filmie Top Gun? Muszę cię jednak rozczarować. W rzeczywistości piloci na służbie nie noszą okularów z filtrem polaryzującym, bowiem przeszkadzałyby im w pracy zamiast pomagać. Niektóre elementy elektroniki w kokpicie, na przykład ekrany LED, emitują światło spolaryzowane, które trudno odczytać przez tego typu okulary przeciwsłoneczne. Nie wspominając o tym, że pilot może na przykład nie zauważyć na czas odbłysku szyby nadlatującego z naprzeciwka samolotu. Jak zwykle w przypadku przemysłu lotniczego chodzi zatem o bezpieczeństwo. Zwróciłeś kiedyś uwagę na dziurę w samym ogonie samolotu? Większość komercyjnych maszyn pasażerskich posiada taki otwór. Jest to nic innego jak wylot pomocniczego zespołu napędowego, czyli innymi słowy małego niezależnego generatora. Urządzenie APU przez większość czasu pozostaje wyłączone, niemniej stanowi niezwykle istotny element bezpieczeństwa napędowego. Służy do zasilania instalacji elektrycznej, w tym oświetlania kabiny oraz elektroniki kokpitu, klimatyzacji, umożliwia uruchomienie silników, a w razie awarii jednego z nich generator odciąża drugi. No to poznałeś kolejną lotniczą ciekawostkę, którą możesz popisać się przed znajomymi. Może jednak coś bardziej praktycznego? Stoisz zniecierpliwiony na końcu długaśnej kolejki na pokład. Czemu do jasnej ciasnej samoloty nie są ładowane z obu stron, skoro zwykle mają po 6 lub więcej wejść? Powód jest prozaiczny. Koszty. Rękaw lub rampę zapewnia najczęściej lotnisko i każe sobie za nią słono płacić. Niektóre linie lotnicze używają obu końców, aby przyspieszyć załadunek. Zamiast rękawa używa się wtedy podstawianych schodów. Ci przewoźnicy często stosują własne schody, aby dodatkowo zaoszczędzić. Przenieśmy się teraz z powietrza na morze, bowiem statki też posiadają swoje sekrety. Dosłownie, powszechną rzeczą na pokładzie dużych wycieczkowców są ukryte drzwi oraz tajne przejścia. Tajne dla pasażerów, ma się rozumieć, bo członkowie załogi korzystają z nich regularnie. W ten sposób mogą szybko przemieszczać się po jednostce, jednocześnie nie wchodząc w drogę pasażerom. Tajne przejścia są dobrze zamaskowane, to znaczy zlewają się ze ścianami i przeciętny pasażer nie ma pojęcia, że przechodzi obok takich drzwi. Jeżeli wybierzesz się na morską wycieczkę i chcesz się zabawić w detektywa, przyjrzyj się uważnie ścianie w pobliżu schodów dla gości. Czy to nie dziwne, że taki wielki, ciężki kawał metalu w ogóle unosi się na wodzie? No właśnie, metalu. Pewnie nawet nie zwróciłeś uwagi, że ściany kabiny na statku są magnetyczne. Powiedzmy, że podczas trwającego miesiąc rejsu odwiedzasz różne kraje i w każdym kupujesz sobie na pamiątkę ozdobny magnesik. Ale zamiast na lodówce w domu, przyczepiasz je do ścian kabiny. Doświadczeni morscy wycieczkowicze dobrze o tym wiedzą i zabierają na rejs zestawy magnetycznych haczyków, na których można wieszać całe mnóstwo rzeczy, od ubrań przez kapelusze po widokówki. Dno wnętrza kadłuba to tak zwana zęza. W tym miejscu podczas rejsu nieustannie gromadzi się woda. Do usuwania jej z zęzy służą pompy, które aktywują się po osiągnięciu określonego poziomu i wypompowują wodę przez specjalny otwór w kadłubie. Statki nie są wyposażone w przednie reflektory, ale przecież reflektory świetlne działają w ruchu drogowym, dlaczego zatem nie na morzu? Reflektor ma w ciemności odsłaniać drogę przed pojazdem. Światło odbija się od powierzchni drogi lub napotykanych przeszkód. Na drodze oświetlana powierzchnia jest dość ograniczona, więc kierowca może na czas skręcić lub zahamować. Natomiast na wodzie oświetlana powierzchnia jest tak ogromna, że reflektory okazują się po prostu niepraktyczne. Duży statek towarowy do zatrzymania się potrzebuje ponad 1,5 km. Poza tym oświetlanie trasy przed statkiem wymagałoby niewiarygodnie silnego reflektora. Zamiast tego sam statek powinien stanowić źródło światła, aby był dobrze widoczny dla innych jednostek. Do żeglugi nocnej służą tak zwane światła pozycyjne. Istnieją oddzielne przepisy określające właściwe rozmieszczenie lamp nawigacyjnych. Zielona na sterburcie, czerwona na lewej burcie i biała oświetlająca rufę i maszt. Ten standard umożliwia określenie wzajemnego położenia jednostek, gdy znajdą się blisko siebie. Dzięki znajomości położenia i kąta nachylenia świateł pozycyjnych, sternik wie, jak zmienić kurs, aby nie doszło do kolizji. Dlaczego w pociągach nie ma pasów bezpieczeństwa? Po każdej katastrofie kolejowej pojawiają się głosy, że pasy ograniczyłyby skalę tragedii. Ale czy na pewno?
Na przestrzeni dekad na całym świecie przeprowadzono wiele badań, testów oraz symulacji wypadków. Wyniki są zaskakująco jednoznaczne. Stosowanie pasów w pociągu przyczyniłoby się jedynie do zwiększenia ilości ofiar i urazów. Na drodze pas ma chronić przed uszkodzeniami ciała w razie zderzenia bądź gwałtownego hamowania. Problem w tym, że pociąg porusza się ze znacznie większym impetem niż jakikolwiek samochód. Nie ma mowy o szybkim hamowaniu. W ruchu lotniczym pasy powinny być zapięte podczas startu, lądowania oraz wpadnięcia samolotu w turbulencję. Cóż, opuszczanie i wjazd na stację nie stanowi żadnego ryzyka, a turbulencji na kolei też nie doświadczysz. Dlatego też zapinanie pasów bezpieczeństwa w pociągu nie przynosi żadnych korzyści. Tory osadzane są zawsze na warstwie kamienia. Tłuczeń torowy, bo tak fachowo nazywa się ta podsypka, ma istotną funkcję oraz spełnia szereg wymogów. Przede wszystkim ma za zadanie elastycznie przejmować nacisk kół pociągu, przekazywać go przez szyny na podtorze, jak również utrzymywać właściwe położenie toru. Tłuczeń musi charakteryzować się określonymi parametrami. Przy bliższej inspekcji zauważysz, że na torowisku nie ma ani jednego gładkiego kamyka. Luźne okrąglaki bardzo szybko stoczyłyby się z torowiska, co mogłoby doprowadzić do uszkodzenia szyn. Kruszywo pozyskiwane jest przez rozdrabnianie skały w kruszarce. Kamyki o ostrych krawędziach tworzą ciasną, stabilną powierzchnię, dzięki czemu lepiej odprowadzają wody opadowe oraz zapobiegają porastaniu torowiska chwastami. W tym celu tłuczeń dodatkowo wiąże się specjalną żywicą. Wyobraź sobie, że jesteś detektywem sztuki. Twoje zadanie polega na odkryciu tajemnicy najsłynniejszych obrazów na świecie. Mam na myśli prace m.in. Da Vinci'ego, Michała Anioła oraz Picassa. Bierz szkło powiększające. Ruszamy! Na początku zmierzamy do Rzymu. Po obiedzie udajesz się do Kaplicy Sykstyńskiej, obiektu z najsłynniejszym dachem na świecie. A właśnie, kojarzysz te pogłoski, że Michał Anioł malował freski na leżąco? To tylko mit. Tak naprawdę malarz stworzył układ skomplikowanych platform, dzięki którym mógł malować w pozycji stojącej. Przyglądasz się stworzeniu Adama, centralnemu freskowi. Michał Anioł, twórca tego arcydzieła, był znany ze studiowania anatomii człowieka. Historycy sztuki twierdzą, że prawa część malowidła jest poprawną reprezentacją powiększonego mózgu. Aby to sprawdzić, nasuwasz na obraz wydruk mózgu i widzisz niewiarygodną zgodność. Dostrzegasz obecność móżdżku, nerwu wzrokowego oraz przysadki mózgowej. Nawet zwiewna zielonkawa szarfa zdaje się pasować do tętnicy kręgowej. Niektórzy badacze uważają, że w ten sposób Michał Anioł przedstawił wiedzę i mądrość, ale zanim podzielisz się własną opinią, musisz się z tym przespać. Idziemy dalej. Wsiadasz do pociągu i dojeżdżasz do Florencji. Szybka przerwa na lody, a potem udajesz się prosto do Galerii Akademia. Wewnątrz czeka na ciebie jedna z najsłynniejszych rzeźb świata – Dawid Michała Anioła. To marmurowe cudo mierzy ponad 5 metrów wysokości. Praca nad rzeźbą zajęła autorowi około 3 lat. Twoim zadaniem jest rozwikłać zagadkę prawdziwego wyrazu Dawida. Patrząc na niego od dołu, pomyślisz, że twarz jest pogodna i pełna spokoju. Jednak historycy sztuki mówią, że to błędna interpretacja. Najwidoczniej mowa jego ciała mówi coś całkowicie innego. Jeśli się przyjrzysz, zauważysz, że rzeźba ma pomarszczone brwi oraz wystające żyły na ramionach. To raczej nie jest zrelaksowana postawa ciała, prawda? Michał Anioł chciał w ten sposób przedstawić Dawida tuż przed ważnym spotkaniem. Włochy są tak bogate w sztukę, że jeszcze chwilę tu zostaniemy. Dalej jesteś we Florencji. Odwiedzasz słynną galerię Uffizi, w której znajduje się mnóstwo znanych obrazów. Ciebie jednak interesuje dzieło Botticellego, Primavera albo po prostu Wiosna. Jest zagadkowe już na pierwszy rzut oka. Eksperci do dziś nie są w stanie powiedzieć, w którym roku powstało. Przez wiele lat nie miało tytułu, aż w końcu wymyślił go Giorgio Vasari. Zwykle, gdy krytycy i widzowie podziwiają to dzieło, skupiają się na postaciach na pierwszym planie. Jednak w tym przypadku prawdziwa praca autora leży w namalowaniu ponad 46 różnych gatunków kwiatów z niemal mistrzowską precyzją. Co więcej, powtarzają się one ponad 200 razy. Imponujące, prawda? Nawet nie jesteśmy w połowie naszej wycieczki, a już tak wiele odkryliśmy. Pora na kolejne zagadki.
Wsiadasz do samolotu i lecisz do Paryża, miasto świateł, beretów i słynnej Monalizy. Udajesz się do Luwru, gdzie znajduje się arcydzieło Leonarda da Vinci, La Gioconda. Na temat tego obrazu powstało mnóstwo teorii, a ty zgłębisz kilka z nich. Najciekawsza mówi o tym, że Monaliza może być autoportretem samego malarza. Historycy sztuki skrupulatnie porównali twarz da Vinci'ego do Monalizy. Wyobraź sobie, że obie są do siebie łudząco podobne. Aha, do tego dochodzi jeszcze jedna teoria. Dentyści i ekspert Joseph Bartowski uważają, że rozwikłali zagadkę uśmiechu kobiety. Podobno napięty wyraz twarzy jest charakterystyczny dla osób, które niedawno utraciły przednie zęby. Coś w tym może być. Ponadto w 2010 roku włoski Komitet Dziedzictwa Kulturowego dopatrzył się w obrazie kilku ukrytych symboli. Są one widoczne jedynie przy użyciu wysoce zaawansowanych narzędzi. Jednym z nich są litery LV w prawym oku Monalizy. Eksperci zgadują, że może to być podpis malarza. Inne symbole? CE w lewym oku kobiety oraz 72 w jednym z łuków mostu na drugim planie do dziś pozostają zagadką. Uff, sporo dziś zrobiłeś. Aha, no i jeszcze jedno na koniec wizyty. Musisz koniecznie sprawdzić, czy oczy Monalizy naprawdę za tobą podążają. Teraz lecisz do Amsterdamu odwiedzić Rijksmuseum. Interesuje cię konkretny obraz Rembrandta, który rzekomo skrywa bardzo ciekawą tajemnicę. Straż Nocna jest jedną z najsłynniejszych prac Rembrandta, ale eksperci mówią, że tytuł ten całkowicie do niej nie pasuje. Rzućmy okiem. Dzieło przedstawia dużą grupę ludzi gotową do rozpoczęcia ważnej misji. Rembrandt posłużył się techniką zwaną światłocieniem, która uwydatnia kontrast na obrazie. Do 1947 roku krytycy sztuki uważali, że scena przedstawiona na płótnie rozgrywa się nocą. Jednak po oczyszczeniu go z grubej warstwy kurzu okazało się, że ma ona miejsce w biały dzień. Słońce bowiem oświetla postacie z lewego górnego rogu. Teraz jest już za późno, żeby zmienić tytuł obrazu na Straż Dzienna. Będąc w Amsterdamie, napotykasz muzeum poświęcone twórczości Vincenta van Gogha. Wiesz, że w zaledwie 10 lat namalował on ponad 900 dzieł? Tak czy inaczej, w muzeum Vincenta van Gogha znajduje się największa kolekcja obrazów ze słodecznikami, które zapewne widujesz na co dzień. Niemal wszystkie jego prace ociekają odcieniami żółci. Niewykluczone, że tak właśnie malarz widział świat. Niektórzy eksperci sztuki spekulują, że jeden z leków van Gogha zmienił jego percepcję kolorów, przez co widział więcej żółtego. Ta wyprawa wciąż nabiera tempa. Następny przystanek Wielka Brytania, a tam udajemy się do Galerii Narodowej. Możesz patrzeć na portret małżonków Arnolfinich Jana van Eycka przez długie godziny i nie dopatrzeć się w nim niczego nadzwyczajnego. Na pierwszym planie widzimy parę trzymającą się za ręce i patrzącą na widzów, ale gdy przyjrzysz się wiszącemu na ścianie lustrze, zobaczysz, że w pokoju są jeszcze dwie inne postaci. Eksperci mówią, że jedną z nich, tą, którą mężczyzna wita uniesioną dłonią, jest sam van Eyck. A nie jest to jedyna ciekawostka, jaką malarz po sobie pozostawił. Nad lustrem zobaczysz krzykliwy podpis autora. Jan van Eyck tu był, 1434. A skoro mówimy o przemycaniu ciekawostek w obrazach, znany malarz włoskiego renesansu, Caravaggio, umieścił małą niespodziankę w jednym ze swoich obrazów, Bachusie. Trudno ją zobaczyć. W płynie do połowy wypełniającym karafkę chowa się malutki autoportret malarza. Aby go zobaczyć, niezbędna jest zaawansowana technologia, albo przynajmniej dobrej jakości szkło powiększające, ale jest on dostrzegalny. Postać mężczyzny, czyli Caravaggio, trzymająca pędzel w dłoni. Ciekawostka. Autoportret po raz pierwszy zauważono w 1922 roku, ponad 300 lat po ukończeniu obrazu. Ze względu na słabą konserwację świat o nim zapomniał. Na zakończenie wyprawy lecimy przez Atlantyk prosto do Chicago. Tam w Instytucie Sztuki czeka na nas osławiony obraz Pabla Picasso pod tytułem Stary Gitarzysta. Sekret tego dzieła jest tak dobrze ukryty, że do zobaczenia go również potrzebna jest pomoc aparatu rentgenowskiego i zaawansowanej technologii, ale warto. Odczyty pokazują, że Picasso namalował starego gitarzystę na innym niedokończonym dziele. Wyraźnie widzimy zarysy i kształty do połowy namalowanej kobiety. Picasso po prostu przerwał nad nią pracę. Początkujący malarze jego czasu często tak robili, ponieważ płótna były bardzo drogie. Dość męcząca wyprawa, prawda? Odpocznij sobie, Sherlocku sztuki.
Przytulne mieszkanko z zapierającym dech w piersiach widokiem na Morze Śródziemne, które posłuży za idealne schronienie przed deszczem. Tak mniej więcej brzmiałaby reklama nieruchomości w czasach Neandertalczyków jakieś 100 tysięcy lat temu. Przedstawiamy dziwne i fantastyczne jaskinie, w których moglibyście zamieszkać. Ale czy na pewno? Wtedy, co prawda, pojęcie nieruchomości i reklamy nie istniało, a sami Neandertalczycy nie budowali kwater, zamieszkiwali jaskinie, mimo to trudno oprzeć się wrażeniu, że jedna z nich do złudzenia przypomina budynek mieszkalny. Znajduje się wewnątrz wapiennego przylądka zwanego Skałą Gibraltarską. Gdyby w tamtych czasach istniała gospodarka, mieszkanie w niej kosztowałoby fortunę. Nawigatorzy odkryli ją w 1907 roku. Wewnątrz potężnej skały zauważyli dość spory otwór. Po wielu latach badań uczeni natknęli się na ślady Neandertalczyków. Odkryli też starożytne narzędzia i kości wiekowych zwierząt. Najlepsze jest to, że znaleźli również cztery jaskinie. Stanowiły one swoisty kompleks mieszkalny. Neandertalczycy razem z sąsiadami pomagali sobie nawzajem, łowili ryby i polowali. Tworzyli dekoracje z piór i malowali na ścianach abstrakcyjne malunki. Wyobraźcie sobie naszych starożytnych przodków kręcących się po tych jaskiniach 100 tysięcy lat temu. Teraz robią to uczeni, tylko że szczegółowo badają ich pradawną przeszłość. Pod koniec 2021 roku archeolodzy odkryli wewnątrz jednej z jaskiń otwór prowadzący do nieznanego tunelu. Przeczołgali się przez otwór i odkryli nową przestrzeń pod sklepieniem jaskini. Miejsce to było odcięte od świata przez ponad 40 tysięcy lat. Wygląda na to, że stanowiło jedno z najbardziej luksusowych apartamentów w całym górskim kompleksie. Z wysokiego sufitu zwisają prastare stalaktyty. Uczeni znaleźli tu również szczątki starożytnych zwierząt oraz ślady zadrapań na ścianach. Zdaje się, że Neandertalczycy nie zamieszkiwali tego miejsca, ale dość często je odwiedzali. Archeolodzy znaleźli w nim skorupę ślimaka morskiego zwanego Nucella lapillus, którego z jakiegoś powodu przyniósł tu jeden z naszych przodków. Pierwotnie jednak miejsce to zamieszkiwały hieny. Z badań jaskini wynika, że Neandertalczykom było ewolucyjnie bliżej do człowieka niż do małpy. Wypracowali swoje własne nawyki, a nawet stworzyli kilka zwyczajów. Przed uczonymi jeszcze mnóstwo pracy, ale mają nadzieję znaleźć w skale więcej takich pomieszczeń. Tymczasem w 2003 roku archeologowie odkryli na indonezyjskiej wyspie Flores kolejne wczesne siedlisko. Pośród gęstej dżungli stoi sobie jaskinia pełna starożytnych narzędzi. Z początku wszyscy myśleli, że zamieszkiwał ją przodek ludzi, ale uczeni odkryli w niej bardzo nietypowy szkielet. Szczegółowa analiza wykazała, że należał do 30-letniej kobiety. Miała około metra wzrostu, czyli nieco powyżej pasa dorosłego człowieka. Waga odpowiadała owczarkowi niemieckiemu. Szkielet nie należał ani do Neandertalczyka, ani do Australopiteka. Był to nowy, nieznany gatunek, który uczeni nazwali Homo florensiensis albo po prostu hobbit. Poza tym w jaskini znajdowały się również szczątki starożytnych zwierząt. Słoni, rozmiarów krowy, kilku większych bocianów i ogromnych szczurów. Archeolodzy odkryli, że hobbici nie byli pierwotnymi właścicielami tego miejsca. Jego dominującymi mieszkańcami były szczury rozmiarów kota. Być może chciały wypędzić hobbitów. Niektóre analizy wykazały, że Homo florensiensis Ziz nie był naszym bezpośrednim przodkiem. Znajdował się na odrębnej gałęzi naszego drzewa genealogicznego. Budowa szkieletu hobbita bardziej przypominała małpę niż dzisiejszego człowieka. A w 2009 roku w gęstej dżungli Wietnamu archeolodzy odkryli Son Dong, największą jaskinię na świecie. Gdybyście do niej weszli i krzyknęli przez długi czas, słyszelibyście własne echo. W niektórych fragmentach jej wysokość stanowi połowę Empire State Building. Z kolei jej całkowita powierzchnia jest większa od przeciętnej w Nowym Jorku. Son Dong jest jedną z trzech jaskiń w wietnamskiej dżungli. Łączy je system skomplikowanych labiryntów. W samych jaskiniach można znaleźć wyjątkową florę, która rośnie odseparowana od reszty świata. To prawdziwa podziemna dżungla.
W niektórych jej fragmentach można znaleźć zapadłe wpuszczające do środka światło słoneczne. Poza nietypową roślinnością wiszą w nich również prastare stalaktyty. Niektóre składy wapienia mają ponad 450 milionów lat, czyli pojawiły się daleko przed dinozaurami. Są tu również liczne rzeki, powstałe wskutek wpadającego przez otwory w sklepieniu deszczu. Ich wartkie nurty przypominają zjeżdżalnie w parku wodnym i prowadzą do nieznanych podziemnych labiryntów. Do tej pory uczeni zbadali tylko mały fragment wszystkich jaskiń. Następny ciekawy obiekt znajduje się w Nowej Zelandii. Zamieszkują go setki tysięcy świetlików świecących błękitem. Wspólnie doświetlają całą jaskinię, która wygląda jak zupełnie inny świat, ale nie można jej zbyt długo zwiedzać. We wszystkich zakamarkach znajdują się instrumenty mierzące stężenie powietrza, którymi uczeni monitorują poziom dwutlenku węgla. Owady potrzebują go do życia i są bardzo czułe na zmiany w środowisku. Turyści mogliby zbyt znacząco zmniejszyć stężenie tlenu. Aby temu zapobiec, pracownicy Parku Narodowego proszą zbyt długo przebywających tu gości o opuszczenie jaskini. Jak na razie widzieliśmy widowiskowe jaskinie. Co powiecie teraz na straszną? Jedziemy na pustynię zlokalizowaną w jemeńskiej prowincji Al-Mahra. To nie jaskinia, ta piekielna studnia. Jest dość spora. Rozmiarami dorównuje boisku do koszykówki. Co w niej strasznego? Nie rozmiar, a wnętrze. Uczeni do dziś nie wiedzą, czym jest dokładnie. Z jej mrocznych czeluści stale dobywa się fetor z gniłych jajek, a czasem słychać nawet dziwne i przerażające dźwięki. Czernie piekielnej studni wchłania wszelkie światło słoneczne, przez co w jej wnętrzu nie zobaczymy nic, nawet gdybyśmy oświetlali je potężnymi reflektorami. Niektórzy ciekawscy przylatywali w to miejsce helikopterami i filmowali okolice dronami wyposażonymi w najsilniejsze soczewki, jednak poza ciemnością nie uchwycili nic. Studnia wygląda jak wielka plama atramentu pośród złocistego piasku. Miejscowi boją się do niej zbliżać. Wierzą, że prowadzi do innego wymiaru, zamieszkałego przez demony. Obecnie pozostaje ona najbardziej tajemniczym zjawiskiem przyrody. Skąd się wzięła? Jak długo tu jest? Dokąd prowadzi? Uczeni do dziś nie znaleźli odpowiedzi na te pytania. Jedna z teorii mówi, że powstała wskutek prowadzonych nieopodal prac geologicznych. Szukający minerałów geologowie wiercili w ziemi liczne otwory. Niewykluczone, że ciężki sprzęt spowodował tak silne wstrząsy w skorupie ziemi, że doprowadziły do powstania studni. Póki co jednak nikt nie zdołał tego udowodnić. A teraz wyobraźcie sobie miejsce, którego światło słoneczne nie tchnęło przez ponad 5 milionów lat. Znikome stężenie tlenu, chłód i wilgoć. Mimo to życie jakimś cudem zdołało się tu rozwinąć. Nie tylko mikroby czy bakterie, ale również większe stworzenia. Takie warunki całkowicie różnią się od poprzednich jaskiń, które widzieliśmy. Można powiedzieć, że ta konkretna jest zupełnie innym światem. Witajcie w jaskini Mowile, znajdującej się w południowo-wschodniej Rumunii, niedaleko Morza Czarnego. Wejściem do niej jest mały otwór w ziemi. Wewnątrz niego znajduje się tunel prowadzący głęboko pod powierzchnię. Stężenie siarkowodoru oraz dwutlenku węgla w jaskini znacząco przekraczają wszelkie normy. Człowiek nie przetrwa tu bez butli z tlenem, ale zamieszkujące je stworzenia jak najbardziej. Rozwinęło się w niej 48 najróżniejszych gatunków istot żywych. Spośród nich 33 są nieznane. Znajdziecie tu bardzo nietypowe owady, białe ślimaki i pająki, krociodogi z gigantycznymi czułkami, transparentne krewetki i unikatowe gatunki pijawek. Wszystkie te stworzenia żyją tu dzięki maleńkim bakteriom zwanym autotrofami. Wchłaniają one dwutlenek węgla i wydzielają cząsteczki pokarmowe. Żywią się nimi inne, większe organizmy, a te z kolei stanowią źródło pożywienia dla jeszcze większych żyjątek. Koniec końców, żaden mieszkaniec jaskini nie chodzi głodny. W toku ewolucji w jaskini tej powstał całkowicie inny świat. Czy wiecie, że dodatkowy otwór w górnej części umywalki ma wiele ukrytych funkcji? Po pierwsze, w przypadku gdy ktoś zapomni zamknąć kran, woda nie przeleje się i nie zaleje łazienki. Po drugie, dzięki temu otworowi, który odprowadza powietrze, woda spływa szybciej do rur. Dwie dziurki na boku każdego buta Converse są tam nie tylko po to, aby zapobiegać nieprzyjemnemu zapachowi w środku. Oczywiście oddychalność jest ważna dla każdego sportowca, jednak dziurki mają też inne zastosowanie. Sportowcy przewlekają przez nie sznurówki, aby buty lepiej dopasowały się do stopy. Donuty mają otwór w środku, ale nie dlatego, że w słowie donut jest litera O.
Ta dziurka nie służy też temu, aby łatwiej było uchwycić ciastko, choć jest to dość wygodne. W rzeczywistości ma to ułatwić równomierny wypiek podczas masowej produkcji. Mini marchewki są malutkie i w przeciwieństwie do zwykłych, wilgotne. Mini marchewki nie są jakimś specjalnym rodzajem tego warzywa. To tak właściwie zwykłe marchewki, w których odcięto skórkę i zewnętrzne warstwy, a następnie wygładzono, aby wyglądały tak ładnie. Problem w tym, że nie potrafią one zatrzymać wilgoci. Warstwy, które odcięto w mini marchewkach, zamykają wodę. Po pokrojeniu mogą łatwo wyschnąć, dlatego zwykle sprzedaje się je w torebkach z odrobiną wody w środku. Sklepy z zabawkami są wypełnione pluszakami Beanie Babies. Istnieje jednak pewien szczegół, który jest jeszcze bardziej kultowy niż ich ogromne oczy, czyli metki z napisem Thai. To mała firma produkcyjna, o której słyszało niewiele osób. Beanie Babies pojawiły się w 1993 roku i stały się szalenie popularne. Thai to nazwa firmy, ale nie jest to skrót, tylko prawdziwe imię założyciela firmy, H. Thai Warnera. Większość metalowych zamków błyskawicznych ma ukrytą blokadę, aby zaoszczędzić nam niezręcznych sytuacji, takich jak rozpięty rozporek. Nie zostawiajcie uchwytu suwaka w pozycji do góry. Gdy ustawicie go w dół, automatycznie się zablokuje. To wszystko dzięki tym maleńkim rowkom ukrytym pod uchwytem. Prawie każda kabina w publicznych toaletach ma szczelinę między drzwiami a podłogą. Ta zerowa prywatność jest zamierzona i służy zminimalizowaniu poczucia luzu i komfortu, aby ludzie nie przebywali w nich zbyt długo i nie tworzyły się kolejki. Takie toalety są też łatwiejsze do sprzątania i bezpieczniejsze w przypadku jakiegoś nagłego wypadku. Zagłówki w samochodzie zapewniają komfort, a to, że można je wyciągać, bezpieczeństwo. Jeśli wyciągniecie zagłówek z siedzenia, zobaczycie dwa dość solidne pręty. Gdy kiedykolwiek utkniecie w samochodzie, możecie wydostać się z niego, rozbijając okno zagłówkiem. Wiele filiżanek i kubków ma celowo małe rowki na dnie. Są tam ze względu na mycie w zmywarce. Rowki pozwalają wodzie swobodnie przepływać, a podczas wyciągania kubka ciecz nie rozlewa nam się na stopy. Rowki pozwalają też na przepływ powietrza, więc kubek nie pęka, nawet jeśli wlejecie do niego gorącą herbatę. Prawie wszystkie taśmy miernicze mają metalową końcówkę z małym otworem. Otwór umożliwia zaczepienie taśmy na gwoździu lub śrubie, aby dokonać pomiarów bez niczyjej pomocy. Czasami ta końcówka ma rząd ostrych wypustek wzdłuż krawędzi po jednej stronie. Przydatne, gdy chcesz coś zaznaczyć bez użycia ołówka. Gałki drzwiowe są zwykle wykonane z mosiądzu, brązu i innych stopów miedzi i nie jest to przypadkowe. Te metale mają antybakteryjne działanie, więc powstrzymują drobnoustroje przed rozprzestrzenianiem się. Pozbycie się szkodliwych zarazków zajmuje im zaledwie kilka godzin. Mimo wszystko nie zapominajcie o myciu rąk. Wózki sklepowe nie bez powodu mają pętle. Nie chcecie przecież wkładać kurtki do wózka tuż obok ziemniaków i cebuli. Zawieźcie ją na pętli. Ta mała rzecz przypominająca haczyk jest po to, aby pomóc Wam lepiej zorganizować przestrzeń w środku. Wózki mają również bardzo użyteczną kratkę. Kiedy zabraknie w nich miejsca, wystarczy podnieść kratkę i zamocować koszyk na dodatkowe zakupy, umieszczając go pomiędzy poziomą listwą nad kołami, a zaczepami przy kratce. Wypustka na zakrętce maści czy pasty również jest tam nie bez powodu. Większość tubek jest zwykle zabezpieczona folią i lepiej nie odrywać jej palcami, chyba że nie przeszkadza Wam połamanie paznokci. Wypustka z łatwością otwiera nawet najbezpieczniej zamkniętą tubkę. W różnych rzeczach, które kupujecie, takich jak torby, buty i wiele innych, można znaleźć żel krzemionkowy. Nie wyrzucajcie go. Jego zadaniem jest pochłanianie nadmiaru wilgoci, więc zawsze, gdy Wasze buty są trochę mokre, po prostu wrzućcie do nich paczkę z żelem krzemionkowym. Dawniej ludzie byli przyzwyczajeni do obecności szczurów w swoich domach, a te lubią gryźć wszystko, co zobaczą na swojej drodze, w tym papier. Mimo to szczury nie były w stanie przegryźć się dalej niż za margines, dlatego właśnie zaczęto go używać. Ta czarna kartka na drzwiach mikrofalówki nie jest tylko fantazyjną dekoracją, nazywa się kratką Faradaya i zapobiega wydostawaniu się szkodliwych fal. Przyspiesza również podgrzewanie, żebyście szybciej mogli cieszyć się wczorajszymi resztkami. Może też blokować sygnały telefoniczne, więc jeśli męczą Was liczne połączenia, po prostu włóżcie telefon do mikrofalówki, tylko jej nie włączajcie.
Wszystkie pojemniki Tic Taców są zaprojektowane tak, aby po każdym otwarciu dozowały jeden cukierek. Pokrywka ma taki sam kształt jak Tic Tac. Odwróćcie pojemnik do góry nogami, delikatnie potrząśnijcie i powoli go otwórzcie. Zauważycie, że tylko jeden cukierek utknie pomiędzy rowkami w pokrywce. Więc jeśli po prostu otwieracie pojemnik i potrząsacie nim tak, że do ust wpada wam 5 albo i więcej cukierków, oznacza to, że przez cały ten czas źle jedliście Tic Taki. Te małe otwory w oknach samolotów mają za zadanie kontrolować ciśnienie w kabinie. Chronią również okna przed zaparowaniem, gdy temperatura rośnie i spada. Przy okazji, okno samolotu ma okrągły kształt nie bez powodu. W ten sposób ciśnienie jest równomiernie rozłożone, więc okna nie ulegają deformacji. Niebieskie włosie na szczoteczce do zębów to tak naprawdę wskaźnik, że właśnie nadszedł czas na wymianę szczoteczki. Gdy włosie wchodzi w kontakt z wodą, niebieski lub jakikolwiek inny pigment zaczyna blaknąć, więc im dłużej używacie szczoteczki, tym słabszy staje się kolor. Potrójny uchwyt w kanistrze jest po to, by ułatwić dwóm osobom jego przenoszenie i równomierne rozłożenie ciężaru. Kanistry często mają drugi otwór, który przed wlaniem benzyny należy odkręcić. Przepust powietrza uniemożliwi rozlanie cieczy, dzięki czemu nie zmarnujecie paliwa. Dżinsy po raz pierwszy pojawiły się w 1873 roku. Zostały wymyślone przez Jacoba Davisa i Lewiego Straussa. Davis był krawcem, który produkował pokrowce i namioty, a Strauss był biznesmenem, który między innymi sprzedawał tkaniny. Pierwsze dżinsy Davis wykonał z denimu, tkaniny, którą kupił od Levi Strauss & Co. Razem opatentowali ten design. Błękit był standardowym kolorem tkaniny, którą farbowano przy użyciu barwnika indygo. Niebieski kolor dżinsów to już tradycja i do dziś często się go używa. Metalowe nity na dżinsach stosuje się od samego początku. Jacob Davis, człowiek, który stworzył pierwszą parę dżinsów, dodał miedziane nity w miejscach, w których spodnie były bardziej narażone na rozdarcie, czyli rozporki i kieszenie, aby je wzmocnić. Dziś pełnią one raczej funkcję dekoracyjną i są charakterystyczne dla dżinsów. Kolejną szczególną rzeczą w tych spodniach są te malutkie kieszonki, które pozornie niczemu nie służą. Teraz to może i prawda, ale przed laty, kiedy wielu kowbojów nosiło dżinsy, kieszeń służyła do tego, żeby trzymać w niej zegarek kieszonkowy. Ponadto w tamtych czasach para dżinsów miała tylko 4 kieszenie, tę malutką kieszonkę na zegarek, 2 duże kieszenie z przodu i tylko jedną kieszeń z tyłu. Wiele zamków błyskawicznych ma wygrawerowane litery YKK. Jest to skrót nazwy japońskiej firmy, będącej największym producentem zamków błyskawicznych na świecie. Umieszczają swoje inicjały na wszystkich tych, które produkują, czyli na około połowie wszystkich suwaków na świecie. I dlatego ich suwaki widuje się częściej niż jakiekolwiek inne. Piłki golfowe są pokryte wgłębieniami. Okazuje się, że nie znalazły się tam przypadkowo. Początkowo golfiści grali gładką piłką, z czasem piłka zaczęła się obijać i niszczyć, ale także leciała o wiele dalej. Odpowiada za to aerodynamika. Wgłębienia pozwalają powietrzu opływać piłkę i nieść ją dalej. Tak więc pomysł się przyjął i zaczęto produkować piłki z wgłębieniami, które pokonują większe odległości. Większość nożyczek kuchennych ma między uchwytami metalowe ząbkowane szczypce, które mogą Ci się przydać podczas obierania orzechów, skorupiaków i innych twardych produktów. Możesz także otworzyć przy ich pomocy butelki i słoiki lub zdjąć listki ziół z łodygi. Jeśli chcesz utrzymać jedzenie w chłodzie i świeżości, zrób sobie domowe wkłady chłodzące. Weź gąbkę i namocz ją w wodzie. Umieść ją w plastikowej torbie i włóż do zamrażarki. Zamarznięta gąbka nie wróci szybko do swojej pierwotnej temperatury. Pamiętaj tylko, żeby użyć wodoszczelnej torby i nowej gąbki. Kiedy spojrzysz na spód plastikowego pojemnika do żywności, zauważysz różne symbole, dzięki którym dowiesz się, czy możesz włożyć go do zmywarki, mikrofalówki czy zamrażarki, a nawet czy nadaje się do recyklingu. Wiedziałeś, że zszywacze mają 2 tryby, a nie tylko jeden? U dołu urządzenia znajduje się metalowa podkładka, która pomaga zgiąć rogi zszywki do środka po tym, jak przebije papier. Wiele osób nie wie, że podkładkę można obrócić i tym samym zmienić tryb zszywania ze stałego na tymczasowe. W trybie tymczasowym zszywki zaginają się na zewnątrz, przez co łatwiej usunąć je z papieru bez uszkadzania go.
Kiedy bierzesz łyk kawy z kubka zamkniętego pokrywką, ciśnienie wewnątrz kubka spada, a powietrze z zewnątrz próbuje przecisnąć się do środka. Mały otwór na wieczku pozwala na swobodną cyrkulację powietrza, dzięki czemu napój bez przeszkód może przepływać przez otwór przeznaczony do picia. Najczęściej ciężko stwierdzić, ile detergentu potrzebujesz, aby porządnie wyprać swoje rzeczy, ale nie ma co za dużo myśleć. Zwróć uwagę na zakrętkę swojego płynu do prania. Zazwyczaj producenci zaznaczają na niej, ile produktu dodać do prania. Poza tym na butelce powinna znajdować się instrukcja, z której dowiesz się, jak odmierzać detergent. Większość śrubokrętów można używać razem z kluczami francuskimi, aby mocniej dokręcać śrubki, używając znacznie mniej siły. Taka konfiguracja pozwala też łatwiej dotrzeć do trudno dostępnych miejsc. Otwór w linijce może być użyteczny, jeżeli chcesz powiesić ją na haczyku. Możesz też umieścić tam czubek ołówka, kiedy będziesz musiał narysować idealny okrąg. Mieszadełka do kawy mają otwory, które zmniejszają opór płynu, dzięki czemu cukier szybciej się rozpuszcza. Taki design sprawia też, że patyczki są bardziej wytrzymałe i nie wyginają się pod wpływem gorącej wody. Co ciekawe, mieszadełka są częściowo puste w środku, przez co do ich produkcji zużywa się mniej plastiku. Niektóre opakowania z czekoladkami mają małe wgłębienia. Po ich wciśnięciu otaczające je słodycze z łatwością wyskakują z pudełka. Małe wypustki na klawiszu F i J ułatwiają pisanie bez konieczności patrzenia na klawiaturę. To wygodne dla tych, którzy preferują pisanie bezwzrokowe. Żłobione linie po bokach jezdni mają na celu ostrzeganie kierowców, którym zdarzy się zasnąć za kierownicą. Kiedy opony samochodu najeżdżają na wypukłości, hałas i wibracje działają jak budzik. Czarna kratka na drzwiach kuchenki mikrofalowej to tarcza Faradaya, która zatrzymuje fale elektromagnetyczne wewnątrz urządzenia i chroni otoczenie przed szkodliwym promieniowaniem. Ponadto kratka przyspiesza proces podgrzewania żywności. Butelki mają długie szyjki, żeby napój pozostał dłużej chłodny. Trzymaj za szyjkę, a nie za dolną część butelki, a napój się nie nagrzeje. Wgłębienia na powierzchni piłki golfowej zwiększają jej siłę nośną i zmniejszają opór powietrza. Krótko mówiąc, dzięki nim piłka może polecieć znacznie dalej. Wgłębienia nie muszą być okrągłe, mogą mieć jakikolwiek kształt, na przykład sześciokąta. U dołu lusterka wstecznego jest mały języczek. Podczas nocnej jazdy popchnij go w stronę przedniej szyby, żeby nie oślepiały cię światła samochodu jadącego za tobą. Jeśli prowadzisz w ciągu dnia, pociągnij języczek do siebie. Dobrym sposobem na obranie pomarańczy jest odcięcie skórki na szczycie i spodzie owocu, a następnie przecięcie jednego z boków. Zagłówki w samochodzie możesz wyjąć i awaryjnie zbić nimi szybę, kiedy utkniesz w pojeździe. Przy rozbijaniu szyby można łatwo się zranić, więc spróbuj wsunąć pręty między szybę a drzwi, a następnie pociągnąć zagłówek do siebie. Zanim się za to zabierzesz, sprawdź jeszcze, czy nie wystarczy po prostu odblokować drzwi. Plastikowe kubki, które kupujesz na imprezę plenerową, mogą ci się przydać do dokładnego odmierzenia jakiegoś napoju. Dolna kreska oznacza 30 ml, kolejna to 150, a górna odmierza 350 ml. Adidasy powstały z myślą o koszykarzach, ponieważ ich buty muszą być zawiązane możliwie jak najwygodniej. Wymyślono więc boczne dziurki, dzięki którym gracze mogą wiązać buty tak, żeby idealnie pasowały do ich stopy. Małe metalowe guziczki na twoich dżinsach to nity. Umieszczono je tam, aby zapobiegały pękaniu szwów. W przeszłości dżinsy nosili głównie górnicy i inni pracownicy fizyczni, dlatego ten element ubioru musiał przede wszystkim być wytrzymały. Chociaż dżinsy nie są dziś wystawiane na tak ciężkie próby, tradycja doszywania nitów jest kontynuowana. Duża łyżka z ząbkami przydaje się, kiedy chcesz wyciągnąć z garnka spaghetti. Za to otwór na środku łyżki pomoże ci odmierzyć odpowiednią porcję. Ilość suchego makaronu, jaka przez nią przejdzie, wystarczy na posiłek dla jednej osoby. Czasem wstępne płukanie naczyń może doprowadzić do tego, że twoja zmywarka gorzej je umyje. Współczesne zmywarki wyposażone są w specjalne czujniki, które sprawdzają stopień zabrudzenia naczyń. Potem wystrzeliwują odpowiedni strumień wody, żeby je umyć. Jedyne, co powinieneś zrobić przed włożeniem rzeczy do zmywarki, to usunąć resztki jedzenia i odpowiednio ułożyć naczynia we wnętrzu. Pojemniki na sosy wydawane w fast foodach mogą być większe. Wystarczy je rozciągnąć, a pomieszczą znacznie więcej sosu.
Gdy będziesz odtykał zlew lub toaletę, sprawdź, czy masz właściwe narzędzie. Jeśli przepychacz jest zakończony gumową miską, świetnie sprawdzi się do powierzchni płaskich, takich jak zlew czy wanna. Ten przeznaczony do rur toaletowych ma węższą główkę. Otwór znajdujący się przy krawędzi zlewu w łazience zapobiega przelaniu wody. Dzięki niemu nadmiar wody odprowadzany jest do syfonu. Wspomaga też szybsze wysychanie powierzchni, ponieważ otwór umożliwia przepływ powietrza zbierającego się w syfonie. Otwór w patyczku do lizaka może ocalić Ci życie. Jeśli patyczek utknie Ci w gardle, otwór zapobiegnie uduszeniu. Zaprojektowano go jednak po to, aby lizak stabilniej trzymał się na patyku. Podczas produkcji płynny jeszcze cukierek wylewany jest na pusty w środku patyczek, dzięki czemu płyn wpływa do środka i kiedy stężeje, idealnie trzyma się na plastikowym uchwycie. Większość kłódek ma na dole mały otwór, który służy do odprowadzania wody z kłódki i tym samym zapobiega korozji. Jest też przy okazji idealnym miejscem, do którego możesz wlać kropelkę oleju, żeby naoliwić kłódkę i przedłużyć jej żywotność. Jeśli na spodzie kłódki nie widzisz żadnego otworu, oznacza to, że powinieneś używać jej jedynie w pomieszczeniach. Zamiast obierać banana od łodygi, obróć go do góry nogami. Tak będzie znacznie łatwiej i szybciej. Nożyk introligatorski wystarczy na znacznie dłużej niż myślisz. Jeśli przyjrzysz się ostrzu, zauważysz, że składa się z kilku równoległych sekcji. Kiedy wierzchnia się stępi, wystarczy ją odłamać. Zrobisz to bezpiecznie przy użyciu plastiku z dolnej części uchwytu. W kilka chwil ostrze znów będzie idealnie sprawne. Paski na końcówkach słuchawek izolują od siebie poszczególne ich części. Jeden oznacza, że słuchawki przesyłają sygnał mono, dwa – dźwięk stereo, trzy paski oznaczają, że w słuchawki jest wbudowany mikrofon. Żel krzemionkowy w małych woreczkach możesz znaleźć zazwyczaj w pudełkach butów i innych opakowaniach kupowanych produktów. Żel absorbuje wilgoć. Kiedy zmoczysz buty, włóż w nie paczuszki z żelem krzemionkowym. Plastikowe zapięcia torebek, na przykład chleba tostowego, świetnie się nadadzą do uporządkowania kabli. Możesz również coś na nich zapisać, żeby później o tym nie zapomnieć. Przez długi czas większość z nas wierzyła, że Stonehenge, jedna z najbardziej rozpoznawalnych budowli na świecie, była starożytnym kalendarzem ze względu na jej synchronizację z przesileniem letnim i zimowym. Nikt jednak nie potrafił wyjaśnić jej działania. Pewna ekspedycja naukowa przeprowadziła nowe badanie, które pokazało, że Stonehenge mógł funkcjonować jako kalendarz słoneczny. Jego działanie było podobne do tego wykorzystywanego przez starożytnych Egipcjan. Składał się on z 365 i 1/4 dnia. Każdy z kamieni stojących na tajemniczym kręgu reprezentował jeden dzień miesiąca. Są to głazy piaskowcowe. Tak naprawdę to wieczny kalendarz, z pomocą którego można było śledzić zachody słońca podczas każdego przesilenia zimowego. Poza tym mieszkańcy okolic Stonehenge, czyli dzisiejszego Wiltshire w Zjednoczonym Królestwie, odmierzali z jego pomocą dni i miesiące. Rozumienie i znajomość tego tajemniczego systemu kalendarzowego zawdzięczamy interesującemu odkryciu z 2020 roku. Ekipa naukowa odkryła pochodzenie 50 spośród 52 głazów wchodzących w skład ikonicznego kamiennego kręgu, który wszyscy znamy. Naukowcy przeanalizowali ich skład chemiczny i ustalili, że pochodzą z Westwoods w Wiltshire, miejscowości położonej około 25 km od pomnika. Nie tylko te 50 piaskowców pochodzi z tego samego źródła, ale zostały również ustawione w obecnych pozycjach mniej więcej w tym samym czasie. Wchodzą w skład zarówno zewnętrznego kręgu Stonehenge, jak i wewnętrznego w kształcie podkowy. Bliżej centrum pomnika znajdują się mniejsze głazy, zwane chalkantytami. Ekipa ustaliła, że pochodzą aż z Walii. Odkryła również, że piaskowce mają podobny skład chemiczny. Ponad 90% silikonu ze śladowymi ilościami innych pierwiastków. Dwa głazy różniły się od siebie oraz od tych tworzących główny krąg. Zostały one ułożone w trzech różnych formacjach Stonehenge. 30 z nich tworzy wielki, dominujący krąg pomnika.
długości niemal 3 km. Niewykluczone, że po niej budowniczy przenosili chalkantyty z dołów kredowych do dołów Q i R, podwójnego łuku, w którym głazy te zostały później ustawione. Wtedy budowniczy przeorganizowali głazy wejściowe i przycięli główny rów. W trakcie czwartej fazy głazy z piaskowca pękły, a budowniczy wyryli w nich napisy. Następnie chalkantyty uległy ponownej modyfikacji. Budowniczy nie zostawili po sobie żadnych zapisów na temat wykorzystywanych metod transportu ciężkich głazów na plac budowy oraz stawiania ich w pionie. Istnieją jednak pewne teorie mówiące, że posługiwali się technikami związanymi bliżej z ciesielstwem niż murarstwem. Zrobili otwory wpustowe oraz wystające czopy, ponieważ za pomocą cypli oraz żłobionych łączeń chcieli połączyć ze sobą głazy. W tylne części wykopanych otworów włożyli bele, które miały później posłużyć za oparcie. Następnie do środka wsunęli głazy i ustawili liniami do pionu. Od dołów wsypali gruz, żeby piaskowce się nie przewracały. Preindustrialne społeczeństwo rolnicze zbudowało ten fascynujący pomnik przy użyciu narzędzi wykonanych tylko z kamienia i kości. W tamtych czasach koło nie zostało jeszcze wynalezione. Ta niecodzienna formacja nosi również miano dzwoniących głazów. Stonehenge posiada bowiem intrygujące właściwości akustyczne. Po uderzeniu budujące je piaskowce wydają głośny, dzwoniący dźwięk. Może to być jeden z wielu powodów, dla których budowniczy w ogóle chcieli je przetransportować taki szmat drogi. W niektórych starożytnych kulturach wierzono, że głazy te miały leczniczą moc. Znany na całym świecie megalit co roku przyciąga ponad 1 000 000 turystów. Gdy został otwarty do zwiedzania po raz pierwszy, goście mogli chodzić między głazami, a nawet wspinać się na nie. Wtedy nie obowiązywały żadne ograniczenia. Do późnego XIX wieku turyści regularnie odłamywali kawałki głazów i zabierali do domów jako pamiątki oraz grawerowali na nich swoje inicjały. Niektórzy urządzali sobie pikniki i ogniska w wykopanych wcześniej dołach. Nie mieli świadomości, że mogły one poważnie naruszyć stabilność całego pomnika. Z czasem turyści mieli więcej ograniczeń, aż w 1997 roku megalit został odgrodzony ze względu na poważną erozję głazów. Oznacza to, że jeśli chcecie zobaczyć Stonehenge, możecie go podziwiać jedynie z dystansu. Chyba że uiścicie dodatkową opłatę za tak zwane Stone Circle Experience, organizowane jedynie po godzinach zwiedzania. Pierwotnie do Stonehenge wiodły dwa wejścia. Pierwsze, szersze, znajdowało się po północno-wschodniej stronie, natomiast drugie, mniejsze, po południowej. Patrząc na niego dziś, zobaczymy o wiele więcej dołów. W większości były to ślady, które powstały później i niegdyś przechodziły przez megalit. Ziemia w jego obrębie została poważnie naruszona i to nie przez przypadkowych gości kopiących doły na ogniska. Za największy dół odpowiada grupa ludzi, która w XVII wieku przeczesywała ziemię wewnętrznego kręgu w poszukiwaniu skarbów. Swoją cegiełkę dołożył również Karol Darwin. Studiował wtedy żyjące w okolicy dżdżownice. Chciał się dowiedzieć, jaki wpływ na ziemię miała ich długofalowa obecność. Pewnego dnia zauważył, jak jeden z leżących głazów zapadł się głębiej w ziemię. Doszedł do wniosku, że stało się tak za sprawą aktywności znajdujących się pod nim dżdżownic. W 1963 powstała teoria, że Stonehenge służył jako swoisty komputer, przewidujący zaćmienia Słońca i Księżyca. Potem ktoś inny stwierdził, że tak naprawdę jest on pomnikiem ku czci zmarłych przodków. Według tej teorii stałość głazów reprezentuje życie wieczne. Przeciętny piaskowiec ze Stonehenge waży 25 ton, z kolei największy z nich 30. Aby mieć lepszy pogląd na wielkość kamieni, warto odwiedzić galerię znajdującą się w centrum dla odwiedzających. Znajdziecie tam repliki głazów piaskowcowych, które są wiernymi kopiami pionowych trylitów stojących w wewnętrznym kręgu pomnika. Poza nimi są tam również rekonstrukcje domów neolitycznych, wzniesionych na podstawie odkryć archeologów badających okolice. W każdym z nich są ściany zbudowane z pali oraz kredowe podłogi. W niektórych były nawet meble. Archeolodzy odkryli również całkiem sporo śmieci, co wskazuje na liczne celebracje i uczty odbywające się niegdyś w tej okolicy. Na podstawie badań można powiedzieć, że domy te były zamieszkiwane przez około 50 do 100 lat, a mieszkańcy pojawiali się około 4500 lat przed naszą erą, czyli w trakcie transportowania głazów piaskowca.
Był to również okres większych zmian cywilizacyjnych. Całe pokolenia przechodziły z epoki kamienia łupanego do epoki brązu. Nie były one już tak odizolowane i statyczne jak dawniej. Zaczęły podróżować i handlować, co oznacza, że komunikowały się o wiele częściej niż ich przodkowie, nawet z innymi narodami. W ten sposób zrodziła się okazja do opowiadania o Stonehenge. Tym samym pojawiła się fascynacja tajemnicami kręgu. Gdyby tak pomyśleć, większość butelek ma jedną wspólną cechę. Długie szyjki. Zastanawialiście się kiedyś dlaczego? Cóż, jest kilka powodów. Żaden z nich nie dotyczy jednak innych długich szyjek, choćby tych należących do żyraf i strusi. Czy zdarzyło Wam się wlewać coś do szklanki z szerokiego słoika? Może to być naprawdę trudne, ponieważ woda często przywiera do szerokiej powierzchni, a potem rozlewa się dookoła. Takie są prawa fizyki. Powietrze i ciecz mają tendencję do przemieszczania się wzdłuż powierzchni. Zjawisko to nazywane jest efektem koandy. Właśnie dlatego trudno jest przelać ciecz. Jej cząsteczki są przyciągane do ścianki słoika. Inny powód to napięcie powierzchniowe, które sprawia, że cząsteczki cieczy przylegają do siebie nawzajem, a nie do powietrza. Woda pozostaje więc jedną całością, wskutek czego nie spływa tam, gdzie by się chciało. Wąska szyjka ułatwia nalewanie i picie z butelki, ponieważ powierzchnia, po której rozchodzi się płyn, jest mniejsza. Ponadto szyjka niewielkich rozmiarów wymaga mniejszej ilości materiału do jej wykonania i mniejszej zakrętki do jej zamknięcia. W ten sposób można obniżyć koszt produkcji butelki. I jeszcze jeden argument. Szyjki zapobiegają podgrzewaniu się napoju. Gdyby nie było tego elementu, najprawdopodobniej trzymalibyśmy butelkę na środku, dokładnie tam, gdzie znajduje się płyn. Ciepło rąk szybko ogrzałoby napój znajdujący się w środku. Jeśli więc butelka ma szyjkę, trzymamy ją właśnie w tym miejscu. Minimalizuje to ilość ciepła przekazywanego do butelki, a napój dłużej pozostaje zimny. Jeśli korzystacie z butelek wielokrotnego użytku, to zapewne wiecie, że niekiedy wydzielają brzydką woń. Nawet jeśli używacie ich tylko do zwykłej wody, to i tak czasami nieładnie pachną. Ale to nie woda tak cuchnie, tylko znajdujące się w niej mikroorganizmy. Jeśli pijecie wodę z butelki, cząsteczki śliny i potu pozostają w środku. Bakterie zaczynają gromadzić się wewnątrz, powodując nieprzyjemny zapach. Pamiętajcie zatem o codziennym myciu swojej butelki wielokrotnego użytku. Powinna też dobrze wyschnąć, zanim zostanie znów wykorzystana. Niektórzy ludzie używają ponownie plastikowych butelek, ale to nie do końca bezpieczne, ponieważ większość z nich jest przeznaczona do jednorazowego użytku. Główny problem stanowi wymywanie chemikaliów. Substancje chemiczne, które wykorzystuje się do produkcji plastikowej butelki, mogą zmieszać się z płynem. Jeśli ponownie z niej korzystacie, zużycie może spowodować powstanie w jej wnętrzu maleńkich, niezauważalnych zadrapań, w których rozwija się więcej bakterii. Lepiej więc zainwestować w butelkę, która jest przystosowana do wielokrotnego użytku, ale koniecznie ją myjcie. Jeansy pojawiły się po raz pierwszy w 1873 roku. Wynaleźli je Jacob Davis i Levi Strauss. Davis był krawcem, który zajmował się produkcją pokrowców i namiotów, a Strauss biznesmenem sprzedającym m.in. tkaniny. Pierwsze jeansy zostały wykonane przez Davisa z denimu, tkaniny kupionej od Levi Strauss & Company. Razem opatentowali ten wzór. Niebieski był standardowym kolorem jeansu, który farbowano przy użyciu barwnika indygo. Używanie tego koloru urosło do rangi tradycji, a dziś często odtwarza się oryginalny wygląd tych kultowych spodni. Jeansy mają też metalowe nity i to od samego początku. Jacob Davis, człowiek, który uszył pierwszą parę jeansów, dodawał miedziane nity w miejscach, w których spodnie są bardziej narażone na rozdarcie, przy rozporku i kieszeniach, aby je wzmocnić. Obecnie pełnią one raczej funkcję dekoracyjną, jako że na przestrzeni lat stały się wyróżniającym elementem tego typu spodni. Kolejna szczególna cecha jeansów to malutkie kieszonki, które pozornie nie są do niczego potrzebne. Cóż, może w dzisiejszych czasach to prawda, jednak dawno temu, kiedy kowboje nosili jeansy, trzymali tam zegarek kieszonkowy. Poza tym w przeszłości jeansy miały tylko cztery kieszenie, tę malutką na zegarek, dwie duże kieszenie z przodu i tylko jedną kieszeń z tyłu. Na wielu zamkach błyskawicznych wygrawerowane są litery YKK. Jest to skrót od nazwy firmy, którą można przetłumaczyć jako Przedsiębiorstwo i Spółka Akcyjna Yoshida.
Ta japońska firma jest największym producentem zamków błyskawicznych na świecie. Umieszcza więc swoje inicjały na wszystkich produkowanych przez siebie zamkach, które stanowią w przybliżeniu połowę wszystkich suwaków na świecie. Ich zamki błyskawiczne są najpopularniejsze. Niebieskie są nie tylko dżinsy, ale także mundury policjantów. Pierwsi funkcjonariusze policji pojawili się w XIX wieku w Londynie. Otrzymali niebieski mundur, który miał kontrastować z biało-czerwonym uniformem noszonym wcześniej przez pracowników wojska. Dwie dekady później policjanci pojawili się w USA, gdzie przejęto brytyjskie wzorce. Obecnie nadal nosi się niebieski mundur, ponieważ okazał się on dobrym kolorem. Nie wyróżnia się w ciemności, dzięki czemu policjanci mogą obserwować rzeczy i ludzi, pozostając niezauważonymi. Poza tym plamy też nie są tak widoczne na ciemnym materiale. No i wszyscy po prostu wiedzą, że policjanci noszą niebieski kolor i jest to ich cecha charakterystyczna. Więc po co to zmieniać? Piłki do golfa mają wgłębienia i jest ku temu dobry powód. Na początku golfiści grali gładką piłką. Z czasem zaczęła się ona dziurawić i niszczyć, ale także przemieszczała się dzięki temu znacznie dalej. Działa tu aerodynamika. Wyżłobienia pozwalają powietrzu łagodniej opływać przedmiot, dzięki czemu może polecieć dalej. Pomysł ten został przyjęty, a piłki zaczęto produkować z wgłębieniami, co pozwalało im pokonywać większe odległości. Czasami, gdy ptaki lecą gdzieś daleko za ocean, potrafią spędzić całe dnie w powietrzu. Zawsze zastanawiałem się, jak śpią po drodze. Okazuje się, że mają swoje sposoby. Niektóre ptaki zawsze są w stanie pół snu. Połowa ich mózgu pracuje, a druga połowa śpi. To tak jak u mnie. Potem przełączają się i odpoczywa połowa, która była aktywna wcześniej. Inne ptaki robią sobie krótkie drzemki w ciągu dnia. I kiedy mówię krótkie, wcale nie przesadzam. Taki relaks trwa średnio około 9 sekund, a w tym czasie ptak po prostu płynie. W ciągu dnia te drzemki się sumują, zapewniając odpowiedni wypoczynek. Podkowy to buty dla koni. Ludzie mocują je do kopyt swoich zwierząt, by chronić te rogowe osłony w szczególnie trudnych warunkach, takich jak choćby twarde chodniki wykonane z nienaturalnych materiałów, do których konie nie są przystosowane. Podkowy mają taki, a nie inny kształt, ponieważ są przybijane do kopyta. Jego środek jest wrażliwy i koń poczułby ból, gdyby ktoś próbował przyczepić podkowę w tym miejscu. Natomiast po bokach kopyt zwierzę nie czuje bólu, dlatego podkowy są okrągłe i mają pusty środek. Przypomina to trochę zakładanie modnych sztucznych paznokci. Czytanie czasami usypia, a osoby mające problem z zasypianiem często to wykorzystują i chwytają za książkę, aby odpłynąć w objęcia Morfeusza. Ale jeśli podczas lektury wcale nie chcecie zasnąć, to dlaczego czasem tak się dzieje? Cóż, zazwyczaj czyta się w cichej i relaksującej atmosferze, a także w łóżku lub w wygodnym fotelu pod kocem. To nie tylko idealna atmosfera do czytania, ale także do zasypiania. Umysł przestaje zastanawiać się nad wszystkimi kłopotami z całego dnia i skupia się na jednej rzeczy. Wprowadza się więc w nastrój idealny do zasypiania. Na większości szamponów jest napisane, że włosy należy myć dwa razy. Ale czy to prawda, czy może tylko sposób, aby skłonić nas do używania większej ilości produktu i częstszego kupowania? Cóż, to zależy od tego, jak często myjecie włosy. Zazwyczaj pierwsze mycie usuwa cały brud i martwe komórki, a drugie nawilża włosy i skórę głowy. Zatem rzeczywiście dwukrotne mycie jest dobrym rozwiązaniem, ale tylko wtedy, gdy myje się włosy raz na kilka dni. Jeśli robicie to codziennie lub co drugi dzień, nie gromadzi się na nich tak dużo brudu i jedna sesja w zupełności wystarczy. Mini marchewki są malutkie i w przeciwieństwie do zwykłych marchewek wilgotne. Tak zwane baby carrots to wcale nie jakiś specjalny rodzaj tych warzyw. Tak naprawdę robi się je ze zwykłych marchewek, odcinając skórkę i zewnętrzne warstwy, a następnie polerując, aby ładnie wyglądały. Problem polega na tym, że nie są one w stanie zatrzymać wilgoci. Zwykła marchew zachowuje trochę wody w środku dzięki swoim warstwom, natomiast mała marchewka po przekrojeniu może łatwo wyschnąć. Dlatego zwykle sprzedaje się je w torebkach z niewielką ilością wody w środku. Na pewno zauważyłeś, że materiały, którymi pokryte są fotele w pociągach i autobusach, mają przedziwne wzory. Wiesz dlaczego? Dzięki temu plamy nie są tak widoczne. Jasny kolor i bogaty wzór zmniejszają szanse na to, że pasażer zobaczy brud. Wzory są też najczęściej tak brzydkie, że nikt nawet nie chce na nie zbyt długo patrzeć.
Podsumowując, wzór jest po to, abyś odwrócił wzrok, a jeśli już musisz spojrzeć, brud będzie mniej rzucał się w oczy. Żaden autobus nigdy nie zostanie wyposażony w gładkie, białe siedzenia. Masz to jak w banku. Mam dla ciebie jeszcze kilka pytań związanych z autobusami. Na przykład, dlaczego nie ma w nich pasów? Autobusy są znacznie bardziej bezpieczne niż samochody, ponieważ tak właśnie zostały zaprojektowane. Stoi za tym pojęcie kompartmentalizacji, które zakłada, że fotele posiadają wysokie oparcia, absorbując energię. Są także umieszczone na tyle blisko siebie, że mają mniej miejsca do poruszania się w przypadku uderzenia. W autobusie pasażerowie siedzą dość wysoko nad ziemią, więc w przypadku kolizji to autobus absorbuje siłę uderzenia, a nie pasażerowie. Ponadto autobus jest znacznie cięższy niż większość innych pojazdów i nawet w przypadku kolizji rozprowadza siłę inaczej niż zwykły samochód. Duża część siły jest przez niego absorbowana i pasażerowie nie odczuwają tak bardzo siły uderzenia. Małe i lekkie autobusy, które nie potrafią tak dobrze rozprowadzić siły, wymagają pasów bezpieczeństwa. Musimy także pamiętać, że autobusy jeżdżą powoli, co zmniejsza ryzyko wypadku. Wiesz, dlaczego szkolne autobusy w Stanach Zjednoczonych są żółte? Z wielu powodów. Żółty jest jednym z najłatwiej rozpoznawalnych kolorów, a dla ludzkiego oka jest bardziej widoczny niż na przykład czerwony. Szkolne autobusy muszą dobrze się wyróżniać. Ponadto żółty widoczny jest w ciemności, we mgle, jak i w deszczowy dzień. Kolor autobusu tak naprawdę nie jest w 100% żółty. Ma w sobie domieszkę pomarańczowego. Odcień ten ma swoją oficjalną nazwę – National School Bus Glossy Yellow. Taksówki w niektórych krajach są żółte z tego samego powodu. Mają być widzialne w każdych warunkach pogodowych. W końcu wiem, dlaczego autobusy wyposażone są w wielkie kierownice. Pojazdy te są większe i znacznie cięższe niż zwykłe samochody. Trudniej się nimi skręca i potrzeba do tego o wiele więcej siły. Większa kierownica o większym promieniu ułatwia kierowcy skręcanie. Gdyby była mniejsza, kierowca musiałby używać do tego manewru znacznie więcej siły. Kierownice ciężarówek są duże z dokładnie tego samego powodu. Zauważyłeś, że wielu kierowców ciężarówek przywiesza na przedniej szybie pluszowe zabawki? W ten sposób personalizują swój pojazd. Maskotka mówi coś o ciężarówce albo o kierowcy. Jest to także sposób na zakomunikowanie światu, że kierowca ciężarówki nie jest taki straszny, jak go malują. Może być delikatnym i nieszkodliwym człowiekiem, którego nie trzeba się bać. Przynajmniej tak tłumaczą to niektórzy kierowcy. W Azji wierzy się też, że wypadki drogowe powodowane są przez duchy. Zabawki mają odciągać ich uwagę i chronić pojazdy. Byłeś kiedykolwiek na wycieczce samochodowej? Jeżeli nie jesteś akurat kierowcą, jedyne co musisz zrobić, to siedzieć w miejscu i godzinami praktycznie nic nie robić. Nie brzmi to jak ciężkie zadanie, ale dla niektórych jest to na tyle wyczerpujące, że unikają tego typu podróży. Dlaczego tak bardzo ich to męczy? Siedzenie w samochodzie różni się od siedzenia na krześle. Mózg zamiast odpoczywać kontroluje wszystko, co się dzieje, obserwuje ruchy i upewnia się, że zachowujesz odpowiednią pozycję ciała. Wymienia się informacjami z mięśniami, aby twoje ciało pracowało. Dla niektórych to pozorne nic nie robienie jest bardzo męczące. Organizm znacznie lepiej toleruje podróże pociągiem, które nie zatrzymują się ani nie zmieniają prędkości równie często co auta, więc ciało jest bardziej zrelaksowane. Ludzie, którzy nie przepadają za wycieczkami samochodowymi, znacznie lepiej znoszą podróże pociągiem. Kolejną zastanawiającą kwestią jest fakt, że ciężej jest stać nieruchomo przez 30 minut, niż na przykład spędzić ten sam czas na chodzeniu. Wydawałoby się, że stojąc niewiele robisz, więc dlaczego tak bardzo się męczysz? Cóż, stanie jest dość ciężkim zadaniem dla twojego ciała. Kiedy stoisz, mięśnie w twoich nogach ciężko pracują, aby utrzymać całą twoją masę. Istotne jest, że podczas tej czynności pracuje niewiele mięśni i zaledwie kilka z nich musi utrzymać cię w pozycji pionowej. Kiedy chodzisz, więcej mięśni pracuje symultanicznie, stąd jest to łatwiejsze. Kiedy stoisz, obie nogi pracują bez przerwy. Podczas chodzenia każda z nich ma malutką przerwę za każdym razem, gdy robisz krok i stajesz na drugiej nodze. Dlaczego jedna książka może mieć różne okładki? Istnieje ku temu wiele powodów. Po pierwsze, okładki mogą się różnić w zależności od grupy docelowej. Wydanie książki kierowanej do starszych osób jest zazwyczaj inne niż wydanie kierowane do ludzi młodszych, którzy preferują jasne i urocze okładki. Po drugie, okładka różni się w zależności od kraju, w którym sprzedawana będzie książka. Jej zadaniem jest przyciągnąć jak najwięcej kupujących, bazując na gustach danej populacji.
Po trzecie, książki wyglądają inaczej w zależności od wydania. Na początku książka drukowana jest w twardej oprawie, w małym nakładzie, aby sprawdzić, jak poradzi sobie na rynku. Jeśli odniesie sukces, drukuje się kolejne wydanie, zazwyczaj w miękkiej oprawie. Często projekt okładki zmienia się z każdym nowym wydaniem. Jeżeli na podstawie książki powstał film, dodrukowuje się kolejne wydanie. Na okładce umieszcza się scenę z filmu, dzięki czemu osoby, które go widziały i którym się spodobał, zechcą kupić także książkę. Większość książek drukuje się na żółtawym papierze, a jedynie część z nich na białym. Dlaczego? Książki drukuje się na papierze dobrej jakości, chyba że mówimy o takiej w miękkiej oprawie przeznaczonej na rynek masowy, której kartki mają kiepską jakość, jak na przykład w gazecie. Niech nie zmylicie żółtawy odcień, zazwyczaj nazywa się go kremowym i chętnie używa się go do drukowania książek, ponieważ dzięki niemu oczy czytelnika mniej się męczą. Biały papier jest specjalnie bielony i odbija sporo światła, przez co czytanie może być męczące. Żółtawy papier jest najlepszy i wydawcy często go używają. Skoro jesteśmy już przy książkach, zauważyłeś, że część z nich ma na końcu puste strony? Ich ilość zależy od ogólnej liczby stron w książce. Drukowane są na arkuszach, które mogą pomieścić wiele stron książki. Minimalna ilość stron, jaka zmieści się na arkuszu, to 4, ale może ich być więcej. Zasada jest jednak taka, że ich liczba musi być podzielna przez 4. Jeżeli książka ma 300 stron, idealnie zmieści się na arkuszach. Jeżeli ma jednak 303 strony, będzie potrzebowała dodatkowego arkusza, co oznacza dodatkowe puste strony. Często oznacza się je słowem notatki albo informacją o tym, że strony celowo zostały pozostawione puste, aby czytelnik nie martwił się, że w jego egzemplarzu brakuje czegoś istotnego. Zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego lekarze tak niechlujnie piszą? Nie, na studiach medycznych nie ma osobnych zajęć, na których przyszli lekarze uczą się, jak brzydko pisać. Jest to tak popularne, ponieważ lekarze często się spieszą, przez co piszą tak szybko, jak tylko potrafią i nie mają czasu na martwienie się o pismo. Pamiętaj też, że nie jesteś jedynym pacjentem, któremu wypisują recepty. Praca lekarza wiąże się z dużą ilością papierkowej roboty. Dodatkowo pracują po 10 godzin lub więcej i są zazwyczaj zbyt zmęczeni, żeby wręczyć ci czytelną notatkę. Zwróciłeś uwagę na to, że większość piosenek trwa od 3 do 4 minut? Początkowo piosenki odtwarzano na fonografie z płyty winylowej, obracającej się z prędkością 78 obrotów na minutę. Rozmiar płyty winylowej determinował długość utworu. Na rynku istniały dwa podstawowe rozmiary płyt. 10-calowe, które mogły zmieścić 3-minutowy utwór, oraz 12-calowe, na które nagrywano utwory 4-minutowe. Na początku XX wieku, jeżeli artysta chciał, aby grano jego utwory i sprzedawano jego płyty, musiał upewnić się, że nie przekraczają tych standardowych długości. Czasy się zmieniły, ale wciąż większość piosenek trwa tyle samo. Trzymanie się starych zasad było także wymagane przez radio. Jeżeli piosenka była zbyt długa, rozgłośnie ucinały ją w połowie albo usuwały niektóre jej fragmenty, aby zmieściła się w standardowych 3 czy 5 minutach. Jeżeli artysta chciał, żeby jego piosenka była grana w radiu, robił co mógł, aby spełniała standardy. Zależało mu, żeby całe dzieło mogło wybrzmieć bez żadnych przeróbek. Dziś oczywiście istnieją dłuższe piosenki, ale 3-4-minutowy utwór jest swego rodzaju tradycją, którą artyści zazwyczaj szanują. Przygotuj się, aby spojrzeć na otaczające cię rzeczy w zupełnie nowym świetle. Na przykład dowiedzmy się, do czego służą te pionowe plastikowe linie z boku telefonu. Nie jest to pusta dekoracja, a jeden z najistotniejszych elementów smartfona, który bez nich nie byłby w stanie prawidłowo funkcjonować. Tak zwane paski antenowe działają jako nadajnik i odbiornik radiowy, zapewniając smartfonowi komunikację bezprzewodową. Fale elektromagnetyczne, jak choćby sygnał telefoniczny, Bluetootha czy sieci bezprzewodowej, są blokowane przez metal, z którego zbudowana jest większa część obudowy smartfona. Szkło ekranu dotykowego także zakłóca fale, niczym bramkarz, który uparcie odmawia wstępu do klubu. W każdym razie bez komunikacji radiowej twój smartfon jest równie użyteczny, co przycisk do papieru. Do nikogo nie zadzwonisz, nie napiszesz i nie zamówisz późnego obiadu, kiedy w lodówce same resztki. Te niepozorne paski plastiku są jak okna, które zamiast światła przepuszczają fale elektromagnetyczne, dzięki czemu możesz wykorzystywać swój ulubiony gadżet na 150 różnych rozrywkowych sposobów, zamiast, bo ja wiem, pracować. Gdy już wstaniesz z łóżka po nocnym maratonie gier, bądź ostrożny z zapinaniem następnego przedmiotu na liście.
Na pomysł suwaka albo zamka błyskawicznego wpadł w 1851 roku Elias Howe, który wynalazł także maszynę do szycia. Jednak do powszechnego użytku wszedł dopiero 80 lat później. Obecnie suwaki są wszędzie, od toreb po rozporki w spodniach. Jako forma zapięcia suwak nie jest idealny. Zacina się, bywa, że boleśnie, przytnie skórę, a czasem sam się rozpina, nieraz prowadząc do niezręcznych sytuacji. Mało kto wie, że tego ostatniego problemu można uniknąć, bo wiele suwaków ma wbudowaną prostą blokadę, gdy uchwyt jest skierowany do dołu i leży płasko na ząbkach. Ech, gdybym tylko wiedział o tym w szkole! Metalowe guziczki w dżinsach pierwotnie służyły wzmocnieniu ubrania. Znajdują się w okolicach kieszeni, czasem też u podstawy rozporka, gdyż w tych miejscach spodnie najczęściej się pruły. Dzięki nitom szwy lepiej trzymały, gdy człowiek się schylał. Dziś metody produkcji zmieniły się na tyle, że nity nie są konieczne, pełnią zatem głównie funkcję ozdobną. A skoro już mowa o dżinsach, o co chodzi z tajemniczą piątą kieszonką? Przede wszystkim kieszeń wcale nie jest piąta. Pierwotnie dżinsy szyto z czterema kieszeniami, między innymi właśnie z tą niedużą z przodu. Piątą kieszeń z tyłu po lewej dodano dopiero w 1901 roku. W każdym razie ta mała nad prawą główną kieszenią została opracowana z myślą o zegarku na łańcuszku, dzięki czemu zegarek był chroniony, a jednocześnie zawsze pod ręką, gdy kowboj sprawdzał, która godzina i czy może już na dzisiaj przestać kowbojować. Zegarki kieszonkowe dawno wyszły z mody, niemniej kieszonka pozostała. Kolejną spuścizną po starych dobrych czasach jest V wyszywane z przodu na dekolcie niektórych cienkich bluz. Co gdybym zdradził, że ten ściek trzyma w całości całe ubranie? Cóż, wtedy bym kłamał, a ja nigdy nie kłamię. W latach 40. szef V był całkiem użyteczny. Po pierwsze, umożliwiał wszycie rozciągliwego materiału, dzięki czemu bluzę łatwiej było założyć przez głowę. Po drugie, tego typu ubrania często nosili sportowcy. Ściek ten posiadał dodatkowy kawałek chłonnej tkaniny. Niezłe rozwiązanie, gdy człowiek pocił się obficie podczas wysiłku fizycznego. Gdy opracowano elastyczne tkaniny, lepiej pochłaniające pot, szef V stracił swoją pierwotną funkcję. Ale musimy naprawdę kochać tradycje odzieżowe, bo zupełnie jak w przypadku kieszonki dżinsów, bluzy wciąż produkuje się z charakterystycznym ściegiem. Od wspomnienia czasów, gdy ludzie mieli wielkie głowy i najwyraźniej pocili się wyłącznie pod szyją. Na polu golfowym raczej nie widać ubrań przesiąkniętych potem. Zobaczysz za to panów ze sweterkami założonymi na plecy, którzy pocą się wyłącznie w saunie. Golf wynaleziono w XVI wieku w Szkocji. Na samym początku gry używano gładkich piłeczek, które bite niemiłosiernie kijami nabierały wgnieceń. Z czasem golfiści odkryli, że te wgłębienia sprawiają, iż piłeczki latają dalej. Na początku XX wieku zaczęto więc produkować piłki golfowe z wgłębieniami. Wtedy wiedziano już, że ten specyficzny kształt zmniejsza opór aerodynamiczny, który spowalnia gładką piłkę, a ponadto poprawia kontrolę nad piłeczką. Co ciekawe, nie ma jednego standardu produkcji. Niektóre piłki mają po 300 takich dimpli, inne 500, a pewna firma produkuje nawet piłeczki z 1000 wgłębień. Po męczącej partii golfa dobrze jest się czegoś napić. Pierwszy sok w kartonie znalazł się w sprzedaży w roku 1963. Kartony produkuje się z trójkątnymi skrzydełkami, które mają służyć jako uchwyty, choć pewnie mało kto jest świadomy ich przeznaczenia. Trzymając karton za te uszka, nie ściśniesz przypadkowo pełnego kartonu i nie wylejesz soku. Zastanawiałeś się, czemu służy skórzana łatka w kształcie rombu z przodu plecaka? Angielska nazwa tego elementu to lash tub. U nas zwykle mówi się skrzynka na listy albo świński ryjek. Te łatki docenia każdy szanujący się podróżnik. Przez otwory przekłada się taśmy i sznurki, do których montowany jest dodatkowy bagaż. Od butów i naczyń po śpiwory. Jakiś czas temu lash tubs wróciły do łask także w niewielkich torbach i plecakach przeznaczonych do codziennego użytku. I to nie tylko jako odwołanie się do tradycji. Świetnie nadają się na przykład do mocowania tenisówek, które zabieramy na siłownię, aby reszta ubrań nie przesiąkała aromatem butów. A teraz ciekawostka samochodowa, która dla niejednego doświadczonego kierowcy okaże się nowinką.
W niemal każdym oferowanym obecnie modelu samochodu montuje się lusterka dzienno-nocne. Gdy uchwyt pod obudową jest popchnięty w stronę szyby, lusterko jest w trybie dziennym, zapewniając jak najlepszą widoczność. Natomiast w trybie nocnym, po pociągnięciu języczka do siebie, lusterko wytłumia intensywność świateł jadących z tyłu pojazdów. I jeszcze jedna wskazówka, jeśli musisz zatankować pożyczony samochód, albo masz po prostu kiepską pamięć. Przy wskaźniku paliwa na desce rozdzielczej jest strzałka, która wskazuje, po której stronie mieści się bak. Zawsze to jedna rzecz mniej, o której trzeba pamiętać, prawda? Pewnie się zdziwisz, że swoje tajemnice ma nawet coś tak prozaicznego jak wózek na zakupy. W dużym wózku na zakupy tuż za rączką znajduje się wyciągane siedzisko dla dziecka. Na górze tego siedziska są półokrągłe metalowe uchwyty, które można wykorzystać jako haki na torby z zakupami. Dobrze wieszać tam zwłaszcza delikatne produkty, jak na przykład jajka, aby nie zostały zgniecione przez górę zakupów. Wracasz do domu i część produktów musisz zawinąć w folię spożywczą. Zawsze jest z tym trochę zachodu, chyba że znasz pewien sekret. Po bokach tekturowego opakowania folii znajdziesz zaznaczone kółeczka, które należy wcisnąć. Dzięki temu rolka nie wyskoczy z opakowania i o wiele łatwiej rozwinąć pożądaną długość folii. Takie samo rozwiązanie stosuje się w opakowaniach folii aluminiowej. Do czego by tu jeszcze wykorzystać te folie? Na przykład rozdziel kiść bananów i owiń folią każdy ogonek oddzielnie. Banan szczególnie w końcówce łodyżki wydziela gaz o nazwie etylen, który przyspiesza dalsze dojrzewanie owocu nawet po zerwaniu. To przez to banany tak szybko brązowieją. Owijając ogonek folią spożywczą, zahamujesz proces wytwarzania etylenu, dzięki czemu owoce będą dłużej zdatne do spożycia. A skoro już jesteś w kuchni, czemu nie podgrzać niedopitej porannej kawy? Tylko usuń powłoczkę, która uformowała się na wierzchu. Otwierając kuchenkę mikrofalową, zauważysz czarną siatkę na drzwiczkach. Jest to niezwykle istotny element ochronny. Siatka oplata całe urządzenie i ma na celu zapobieganie wydostawaniu się na zewnątrz fal elektromagnetycznych. Na tej samej zasadzie, co klatka Faradaya. Nie ma to jak nauka! Wracając do kawy, czy wiesz, że po rozmiarze ucha można określić pojemność kubka? Jeśli w uchwycie mieszczą ci się dwa palce, kubek ma pojemność 236 ml. Jeśli mieszczą się trzy palce, kubek ma pojemność około 300 ml, natomiast cztery palce na uchwycie wskazują na pojemność 355 ml.